Rodzina 15.00. Dzień dobry, witam wszystkich 30 grudnia, w środę na wznowionej sesji, na wznowionych obradach 24 sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Sesja została przerwana w dniu 16 grudnia. Dzisiaj mamy możliwość kontynuowania obrad. Witam Państwa radnych, witam zaproszonych gości tutaj w sali sesyjnej. Nie przedłużając, Szanowni Państwo, przejdziemy do kolejnego punktu, do kontynuacji porządku obrad z 16 grudnia, a więc do punktu 11, podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy miasto Złotów na lata 2021-2025. Zanim otworzę tutaj dyskusję w tym temacie, chciałbym jeszcze odczytać listę obecności, aby sprawdzić, kto z Państwa jest, a kogo nie ma. Pani Aldona Chmarczuk. Jestem. Wszystko słychać technicznie? Tak, tak, słychać. Dziękuję. Roman Górzewski. Jestem, wszystko ok. Dziękuję. Pan Henryk Gola. Jestem, ok. Pani Agnieszka Jęsik-Barabasz. Jestem i wszystko jest dobrze. Dziękuję. Pan Janusz Justyna. Jestem, jest ok. Dziękuję. Grzegorz Kolorea jest usprawiedliwiony, dzisiaj nieobecny. Pan Krzysztof Poronkiewicz. Jestem, jest wszystko ok. Dziękuję. Krzysztof Kulasek. Jestem, wszystko w porządku. Dziękuję. Łukasz Piosik jest dzisiaj nieobecny. Pani Marula Werner dołączy za kilkanaście minut do nas. Pan Stanisław Wełniak jest usprawiedliwiony i będzie dzisiaj nieobecny. Pan Stanisław Wojtuń. Jestem obecny. Wszystko ok, tak? Technicznie słychać. Słyszę. Dziękuję. Pan Maciej Zając. Jestem obecny, wszystko jest ok. Dziękuję. I pan Krzysztof Żelichowski. Jestem. Wszystko sprawnie działa technicznie. Zdalnie jeszcze witam panią zastępcę burmistrza miasta Złotowa, pani Małgorzatę Hołdowską. Dzień dobry. Pani Małgorzata, to wszystko w porządku, tak? Słychać nas? Nie wiem, czy mnie słychać. Panią słychać dobrze. Mam trudności techniczne. Nie widać. Panią ale... dobrze słyszymy. I pan Paweł Tabor, mecenas z Urzędu Miejskiego. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. Dzień dobry. Dzień dobry. A więc przechodzimy do tematu związanego z podjęciem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy. Przepraszam, mam pytanie, Panie Przewodniczący. Co? Mam pytanie, czy mógłbym? Proszę. Nie słyszałem przywitania Pana Burmistrza. Tak, ja przywitałem tutaj wszystkich gości. Jest oczywiście Pan Burmistrz, jest Pani Starnik, jest Pani Sekretarz. Dobrze, dziękuję. I tutaj powitałem ogólnie wszystkich gości obecnych w sesji, tutaj w sali sesyjnej. Ok, przechodzimy do punktu 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2025. Tutaj otwieram dyskusję w tym punkcie. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Pan burmistrz, bardzo proszę. Witam Państwa serdecznie. Chciałem wprowadzić do tej dyskusji, mieć okazję dzisiaj się spotkać z Państwem w tej formie i dokonać pewnego omówienia. Robię to dla Państwa, robię to dla uporządkowania informacji, a przede wszystkim dla naszego mieszkańca, naszego miasta. Ponieważ podejrzewam, że się interesują szczególnie sesją, której przyjmujemy zadania do realizacji na 21 rok, w roku trudnym, w roku 20, w którym jesteśmy po nietypowych przejściach. Wszyscy mamy nadzieję na lepszy, ale to też ma właśnie znaczenie, w jaki sposób podejdziemy do z naszymi zamierzeniami. Przypomnę, że zaprezentowałem Państwu autopoprawkę do projektu budżetu, który mieliście Państwo do opiniowania w komisjach. Do tego etapu jeszcze wprowadzimy dwie małe autopoprawki, które wprowadzi na końcu mojej wypowiedzi pani Jadwiga Skurcz, pani skarbnik, wynikające jakby z pewnych wytycznych Regionalnej Izby Obrachunkowej. Na dzisiaj przypomnę, że budżet jest zaopiniowany pozytywnie przez Regionalną Izbę Obrachunkową, a poprawki, autopoprawkę, którą wprowadziłem, zawarłem wszystkie przedstawione przez Państwa, zgłoszone przez kluby radnych niezależnych podczas różnych dyskusji. Wprowadziłem w zasadzie wszystkie zadania.
poza jednym, które dotyczyło budowy ulicy Kresowiaków. Ta budowa nie jest możliwa. Zadania, które wprowadzałem w sposób taki uwzględniający realność wykonania tych zadań. Ulica Kresowiaków nie jest możliwa do zrealizowania na etapie wykonania. Trzeba rozpocząć proces, on jest rozpoczęty, proces dostępu do gruntów, wywłaszczania gruntów. Nie ma tam zgody właścicieli na to, aby mieć odpowiednio szeroki pas gruntu do zbudowania drogi zgodnej z normą. Dlatego możemy tylko i wyłącznie zaplanować etap dokumentacyjny. Reszta zadań, które się pojawiły, poddałem też, przedstawiłem opinii publicznej. Zestawiłem to w formie, której myślę, że jest i dla opinii publicznej, i dla Państwa jasna i widoczna, co do zadań przez Państwa zaakceptowanych, a jednocześnie jakby zaproponowanych różnych zmian. Przedstawiłem uzasadnienie, którym opiniowałem wprowadzone ograniczenia czy wyprowadzenia pewnych zadań z budżetu jako niezasadne. Między innymi Państwo sugerowaliście, aby nie finansować w kwocie 100 tysięcy amfiteatru. Jest to nakaz jednak powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, który musimy to wykonać według tej decyzji w przyszłym roku do miesiąca maja. Wprowadziłem inwestycje, które uważam, że... Ja mam pytanie, panie przewodniczący, bo to nie ten punkt chyba. To jest ten punkt, dlatego że... Proszę Państwa, o wieloletniej prognozie finansowej, a nie o budżecie. Proponuję, jeśli pan pozwoli mi się wypowiedzieć, dyskusja i tak będzie musiała wybrzmieć, a to jest właściwy moment, bo dokumenty te są ze sobą bardzo powiązane. W momencie, kiedy będziecie uchwalać wieloletnie... Panie przewodniczący, jest mowa o WPF-ie. Dobrze Krzysiek mówi. Miał pan burmistrz tyle czasu z nami rozmawiać, nam to przedstawiać, nie teraz przed kamerami się pokazywać. Proponuję przejść do głosowania i to składam jako wniosek. Dziękuję. Ja pan burmistrza poproszę o kontynuowanie w kwestii WPF-u, tak? Poproszę panią Jadwigę Skór, żeby państwu wyjaśniła powiązanie i zależność obu dokumentów i konieczność tej debaty na tym etapie. Proszę, pani Sarnik. Witam państwa, dzień dobry. No, ponieważ wiem, że ten budżet na rok 2021, szczególnie zadania, które mamy do przyjęcia, jest sporny. Niezależnie od tego, jak ten budżet będzie uchwalony przez państwa, pewne poprawki nanieść na projekcie budżetu muszą zostać dokonane. I pierwsza z nich wynika z opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, która stwierdziła, jak państwo tam może czytali w opinii, że pewne dane dotyczące wysokości nadwyżki budżetowej, którą tam planujemy w latach 2022-2025, nie zostały powtórzone w kolumnie obok. One po prostu muszą być, co wynika zresztą z pozostałych dokumentów, muszą być przeznaczone na spłatę planowanego kredytu. I to jest ta jedna zasadnicza zmiana, którą no, jakkolwiek by się potoczyły losy budżetu, musielibyśmy uchwalić. Natomiast drugą taką poprawką, którą należałoby wprowadzić do WPF-u, to jest fakt, że mamy też uwagę do uchwały budżetowej i tam między innymi wynika to z tego, że MOPS błędnie obliczył kwotę wydatków, które możemy przeznaczyć na obsługę świadczeń 500+, co z kolei wiąże się z wysokością wynagrodzeń, które możemy na obsługę tego zadania przeznaczyć. No i to jest z kolei kolumna 2.1.1, którą musimy też poprawić. Także niezależnie od tego będziemy wnosić tutaj o to, żeby projekt przedkładanego WPF-u zawierał te dwie autopoprawki. Dziękuję. No a reszta będzie zależała od tego, jaki będzie no, dalszy przebieg naszej dyskusji. Dziękuję. Dziękuję. Rozumiem, pani Sarnik, że te uwagi będą wprowadzone, tak, do projektu WPF-u. To znaczy, to jest, zgłaszamy w tej chwili w tej kwestii oficjalną autopoprawkę. Ja tu panu Piotrowi przedłożyłam te materiały i bardzo byśmy prosili, nie wiem jak państwo chcecie właśnie te głosowania przeprowadzić, natomiast to musiałoby być, jakkolwiek ten kształt miałby wyglądać, to musiałoby być uwzględnione. Pan Roman Grzewski, proszę bardzo. Serdecznie wszystkich witam na kontynuacji
sesji. Proszę Państwa, ja powiem krótko, bo tutaj już tyle poszło może słów, że odniosę się bezpośrednio do wieloletniej prognozy finansowej. Panie Burmistrzu, w ciągu 2 miesięcy i 2 dni, staram się być dokładny, bo niektórzy sprawdzają to, zmienił Pan 3-krotnie sprawy dotyczące najważniejszej, sprawy dotyczące dofinansowania Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Najpierw Pan te pieniążki zabrał, później w pierwszym projekcie budżetu, który poszedł do RIO, Pan im tutaj to dał te 5 i w Pana autopoprawkach drugim Pan znowu poszedł zabrał. I tu jest ten cały, znaczy knyfel tego naszego, tej naszej dyskusji. Ja tutaj mówię w imieniu klubu i radnych, którym tutaj pracowała nad tym, pomimo naszych próśb i naszych uchwał, nie zostało to zmienione i na dzisiaj to, co mamy na stole położone, wieloletnią prognozę finansową na dofinansowanie jest kwota zero. I dlatego tutaj jesteśmy przeciwko temu, żeby zagłosować za tym punktem dotyczącym wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2001-2025. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Parker, Pan Burmistrz, proszę. Tak, drodzy Państwo, jeśli chodzi o to zadanie, przypomnę, że Państwo byliście bardzo zdeterminowani, wykazywaliście tutaj dużą troskę o poziom taryf, przewidywaliście różne niepotwierdzone dane i różne szacunki dotyczące wpływu tej inwestycji, która już jakby się kończy i zaangażowania wkładu własnego na wysokość tych taryf. Wykazaliście tak dużą determinację, że mimo informacji na jednej z sesji wróciliście do wieloletniej prognozy finansowej, co było zgodne jakby do przewidzenia, została ta uchwała uchylona. No to był dla mnie wyraźny sygnał, że jesteście bardzo, bardzo tym tematem, jest on dla Was istotny. Stąd w pierwszym projekcie mojego budżetu wprowadziłem tą kwotę, żeby też jakby Państwa uspokoić, że to wszystkie takie rozwiązania są możliwe. W międzyczasie, wprowadzając autopoprawkę, dokonałem tej zmiany, bo od początku byłem przeciwnikiem tego. Uznajemy, że MZWiK stać na to, że to jest spółka o doskonałej kondycji finansowej. Nie ma potrzeby, aby miasto brało kredyt, aby przekazać im środki, skoro my już mamy 3 600 000 kredytu, a oni nie mają jeszcze. Gdyby była taka potrzeba, to mogą go wziąć bezpośrednio, ale mają też inne formy. Na przykład w ciągu 2 miesięcy, o których Pan wspomina, byłem w stanie zainicjować jakby temat złożenia wniosku do Rządowego Programu Inicjatyw Inwestycji Lokalnych. To był koncepcja, którą wskazałem w spółce, aby złożyła wniosek i jak wiemy, na dziś mamy już te pieniądze na koncie. To jest zmiana też sytuacji. Uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 1 000 000 zł przeznaczone na ten cel. Jeśli to nadal jest głównym przedmiotem debaty wokół budżetu, ja deklaruję Państwu, że w trakcie roku ten 1 000 000 oczywiście się pojawi przeznaczony na dofinansowanie MZWiK-u, co najmniej ten 1 000 000. Jeśli uruchomimy zadania, które Państwu przedstawiłem, te 32 zadania, okaże się, że na rynku będzie duża konkurencja, będą oszczędności po przetargach, wszelkie wolne środki będę proponował jako ten jedyny, który mam prawo potem w trakcie roku modyfikować budżet, będę inicjował takie zadania, aby projekt MZWiK-u nie był zagrożony. Więc na to możecie liczyć. I między innymi tą wypowiedź chciałem w pierwszej części Państwu przedstawić. Dzisiaj nie ma takiej potrzeby. Jest to informacja, którą uzyskujemy w wyniku nadzoru nad pracą spółki od członków Rady Nadzorczej, ale mamy też informację biegłego rewidenda, który jest też powoływany jako obowiązkowa czynność do analizy kondycji finansowej spółki i mamy też pełne potwierdzenie, że jest dobrze w tej chwili i spółkę stać na to. Nie ma takiej potrzeby, abyśmy kosztem naszych inwestycji, a widzicie dzisiaj skalę, jaka to jest skala, możemy zrealizować inwestycje na ponad 15 milionów złotych, angażując jeszcze oczywiście ulicę Zamkową, co również wykonam w trakcie roku. Jak będę miał tylko potwierdzenie, a wiemy już wszyscy, że jesteśmy przewidziani do dofinansowania z innego programu rządowego,
mamy informację na piśmie, nie mamy tylko zatwierdzającego podpisu premiera. Jeśli to się pojawi, zwiększamy deficyt i łącznie budżet miasta to będzie ponad 15 milionów złotych. Pojawią się na tych zadaniach, jest duża szansa, że głód na inwestycje będzie. Te zadania, tak liczne, będą generowały duży popyt na usługi. W ten sposób pomożemy w dużej części, zakładam, lokalnym przedsiębiorcom do zaangażowania się, do startowania w naszych przetargach. Kiedy uruchomimy te środki, te zadania, możemy jeszcze po czasach pandemii pomóc lokalnej przedsiębiorczości w odbudowaniu swoich pozycji. Jeśli się pojawią oszczędności, będę je analizował pod kątem przeznaczenia na dofinansowanie spółki MZWiK. Taką deklarację Państwu składam. Dziękuję. Pan Krzysztof Koronkiewicz, proszę. Ja tak króciutko, bo Panie Przewodniczący, jakby nie było, złożyłem wniosek o to, żeby przejść do głosowania już nad tym wieloletnią prognozą WPF-em. Tylko tutaj jeszcze tak, bo nie idzie tego nie skomentować. Panie Burmistrzu, powiem Panu krótko. 2 miesiące miał Pan czas na przedstawianie tego rozmowy i deklarację. Nie dziś. Dziś jest już po prostu za późno. Miał Pan 2 miesiące. My spędziliśmy wiele godzin dyskutując, obradując i starając się stworzyć dobry dla miasta i dla mieszkańców budżet. Pana w tym czasie nie było. Pan zasłonił się niestety 2 kobietami, wysłał na pożarcie kobiety, a sam schował się. Dlatego nie ma już sensu w ogóle rozmowy. Był czas, zginął ten czas, nie ma czasu. Proponuję przejść do głosowania. Mam pytanie. Pani Skarbnik, rozumiem, że ta treść autopoprawki, którą chcecie Państwo wprowadzić do WPF-u, została tu przekazana, tak? Do Biura Rady? Tak. Czyli przygotujemy technicznie i przejdziemy do głosowania. Oznaczone musiałyby być 2 wtedy, nie? 2 autopoprawki. Tak jak powiedziałam, w 2 punktach. Tak? Szanowni Państwo, 10 minut przerwy. Musimy przygotować techniczne autopoprawki do głosowania i przejdziemy do głosowania. 10 minut przerwy. Szanowni Państwo, wracamy do obrad. Odczytam treść autopoprawki. Autopoprawka burmistrza miasta Złotowa do przedłożonego projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy miasta Złotów na lata 2021-2025 dotycząca wprowadzenia następujących zmian. Punkt 1. W związku z uwagą wskazaną w punkcie 2 uzasadnienia do uchwały nr SO0957/1/15/2020 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 listopada 2020 roku w kolumnie 3.1 określa się, iż planowane nadwyżki budżetu w latach 2022-2025 zamierza się przeznaczyć na spłatę rat kredytów i punkt 2 w kolumnie 2.1.1 dla roku 2021 określa się poziom wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości 29 971 211 złotych. Przejdziemy do głosowania na tą autopoprawką. Będę odczytywał kolejno z listy obecności Państwa nazwiska. Poproszę o wskazanie, czy jesteście Państwo za, przeciw, czy się Państwo wstrzymujecie. Dobrze? Zaczniemy od Pani Aldony Chomarczuk. Wstrzymuję się. Dziękuję. Pan Roman Grzewski. Wstrzymuję się. Henryk Gola. Wstrzymuję się. Dziękuję. Agnieszka Jęsik-Barabasz. Wstrzymuję się. Janusz Justyna. Jestem za. Grzegorz Kolera nieobecny. Krzysztof Koronkiewicz. Wstrzymuję się. Krzysztof Kulasek. Wstrzymuję się. Jakub Pieniążkowski. Wstrzymuję się. Łukasz Piosik jest nieobecny. Pani Mariola Werner. Wstrzymuję się. Pan Stanisław Wełniak jest nieobecny. Pan Stanisław Wojtuń. Jestem za. Dziękuję. Pan Maciej Zając. Jestem za. I pan Krzysztof Żelichowski. Wstrzymuję się. Dziękuję. Zaraz podliczymy głosy. Thank you.
Wyniki głosowania powinny być widoczne dla Państwa. Głosowało 12 radnych, 3 głosowało radnych za autopoprawką, 0 głosów przeciwnych i 9 głosów wstrzymujących się, a więc autopoprawka została przyjęta. I za chwilę przejdziemy do głosowania nad wieloletnią prognozą finansową z ujęciem tej autopoprawki. Jola. Proszę Państwa, jeśli można. Proszę Pani Sernik. Przepraszam. Jeśli można, to chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na to, o czym mówiłam podczas tej pierwszej części obrad 16 grudnia. No cokolwiek będziecie Państwo zmieniać w 2021 roku, to będzie miało wpływ na prognozę i jej kształt. I też przypominam o załączniku numer 2, gdzie wpisany jest wydatek związany z dofinansowaniem Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Więc jeżeli macie Państwo jakiekolwiek zamiary co do uchwały budżetowej, to należałoby to uwzględnić no też i w zmianach WPF-u. Cały projekt uchwały zarówno o WPF-ie, jak i tej uchwały budżetowej, którą Państwo teraz procedujecie, przygotowany jest zgodnie z kompromisowymi poprawkami Pana Burmistrza. Więc cokolwiek tutaj ulegnie zmianie, to po prostu no nie zachowamy znowu tej spójności. Tyle tylko Państwu chciałam. Ja już nie wspominam o tej uchwale, która była przegłosowana, bo tutaj ta spójność już też dla 20 roku jest zachwiana, no ale no, musicie Państwo mieć tę świadomość. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Stanisław Wojtuń, proszę. Witam Państwa jeszcze raz. Ja mam pytanie, ponieważ nie miałem możliwości uczestniczyć w tej pierwszej części sesji. No, pan przewodniczący podjął decyzję, żeby była stacjonarna, teraz jest zdalna. Więc tak do końca nie wiem, za czym będę głosował. Czy zostały wprowadzone jakieś poprawki w tym punkcie, czy została przerwana sesja przed tym punktem. Głosujemy teraz wieloletnią prognozę proponowaną przez burmistrza, tak rozumiem, tak? Z tymi autopoprawkami. Tak, zgadza się. Dobrze. Wcześniej, bo na poprzedniej sesji 16 grudnia nie było zgłaszanych autopoprawek. Teraz jest dopiero ta pierwsza autopoprawka i wieloletnia prognoza finansowa, projekt wieloletniej prognozy finansowej, który złożył pan burmistrz. Dobrze, dziękuję. Szanowni Państwo, przejdziemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2021-2025 wraz z wprowadzonymi autopoprawkami. Przechodzimy do głosowania. Szanowni Państwo, zacznijmy od Pani Aldony Chmarczuk. Się wstrzymuję. Pan Roman Grzewski. Jestem przeciw. Pan Henryk Gola. Jestem przeciw. Pani Agnieszka Jęsiel-Barabasz. Jestem przeciwna. Pan Janusz Justyna. Jestem za. Pan Krzysztof Korunkiewicz. Jestem przeciw. Pan Krzysztof Kulasek. Jestem przeciw. Jakub Jeniuszowski, jestem przeciw. Łukasza Piesika nie ma. Pani Mariola Wegner. Jestem przeciw. Dziękuję. Pan Stanisław Wojtuń. Jestem za. Pan Maciej Zając. Jestem za. I pan Krzysztof Żelichowski. Jestem przeciw. Dziękuję. Za chwilę poznamy wyniki głosowania.
Wyniki głosowania. 12 radnych głosowało, 3 głosy za, 8 przeciw, 1 głos wstrzymujący się, a więc uchwała nie została podjęta. Przechodzimy do punktu 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo. Pan Krzysztof Toronkiewicz. No myślę, że dyskusja już była tutaj też przeprowadzona już w połowie grudnia na pierwszej sesji. Poprawki zostały przesłane nam przez burmistrza i też proponuję przejść bezpośrednio do głosowania. Jeżeli będzie taka potrzeba, to będzie to jako wniosek. Dziękuję. Pan burmistrz, proszę bardzo. Jest to bardzo ważny punkt. Chcę mieć świadomość, że Państwo podejmujecie tę decyzję w pełni jakby wyposażeni w dane informacje i moją intencję. Nie pozwalam sobie na takie zarzuty, że brakowało jakby. Państwo zmieniliście zasady tworzenia budżetu, ja w pełni je starałem się wypełniać. Odnosiłem się do uwag komisji, do opinii. Macie Państwo to w najszybszym możliwym terminie, mieliście informacje o moim stanowisku wobec tych proponowanych zmian. Myślę, że nie było jeszcze takiej sytuacji, żeby w 100% przyjąć opinie, zadania zaproponowane przez kluby radnych, a tak się stało. Niektórymi zadaniami podjąłbym dyskusję, ponieważ angażując, pracując na co dzień wokół spraw samorządu naszego miasta, wiem, że niektóre z zadań można by zakwestionować, nie jest to właściwy sposób. Są to też często niewłaściwe szacowane kwoty, ale przyjąłem je, niektóre urealniłem, niektóre po prostu pozostawiłem, licząc na to, że w trakcie roku uda się te zadania zrealizować. A więc mamy przed sobą budżet w wersji, którą Państwu zaproponowałem, z autopoprawkami uwzględniającymi wszystkie poza Kresowiaku zaproponowane przez Was zadania. A Wy, widzę, że macie do tego nastawienie, mówiąc, że nie macie dzisiaj czasu o tym dyskutować. Czy wyrzucając mi, że miałem absencję chorobową i nie będę się już zniżał do tego poziomu dyskusji. W każdym razie jest to budżet, który uważam nie będzie nam generował zastoju, pozwoli nam na wyjście, na pomoc, mówię, lokalnej przedsiębiorczości, będzie gwarantował w wielu miejscach bezpieczeństwo, wiele tematów, które są tam zaproponowane, poprawi bezpieczeństwo i warunki życia mieszkańcom. Przypomnę, że zadania, które Państwo nie chcecie uwzględnić, to są na przykład dokumentacja ulicy Powstańców, którą chcielibyśmy wesprzeć Wielkopolski Zarząd Dróg, aby dać ten wkład własny w formie dokumentacji, aby wykonali bezpieczną ścieżkę rowerową przy tej ulicy, w której przewracają się drzewa, która wymaga na pewno modernizacji. Z kilku takich podstawowych zadań chcielibyśmy pomóc mieszkańcom przez budowę kolejnego domu komunalnego. Kwotę 1 200 000 budynek komunalny miałby powstać przy ulicy Polnej. W zasadzie dysponujemy już dokumentacją techniczną i to zadanie też nie zyskało Państwa akceptacji. Proszę, żeby jednak przyjąć to tej wersji autopoprawki i tej kompromisowej kwestię choćby wymiany starych kopciuchów. 300 tysięcy złotych chcemy przeznaczyć na podłączenie 3 budynków i zlikwidowanie znacznej liczby otwartych palenisk. Wszyscy przecież uważamy za dużą uciążliwość kwestię zadymienia miasta. Szybciej niż inni, wyznaczając sobie kierunek rozwoju Złotów Wielkopolski Zdrój, chcemy się tego problemu pozbyć. A wy też wyrzucacie zadanie dotacje na piece, które utrzymywaliśmy i kierowaliśmy do mieszkańców, aby wesprzeć ich w tych wymianach. Tak samo nie uzyskuje akceptacji budowa, zagospodarowanie skweru na Półwiejskiej. No przecież ten temat już od dawna jest podnoszony, ważny dla tej części mieszkańców. Czy znaczna poprawa bezpieczeństwa przez odizolowanie ruchu rowerowego na promenadzie, gdzie mamy bardzo dużą aktywność spacerowiczów, rowerzystów, wymalowanie pasa, podzielenie tej ścieżki w miejscu, gdzie jest streetwork, siłownia, plac zabaw dla dzieci, integracyjny plac zabaw. Nie jest już rozwiązaniem. Te przebiegające tam dzieci mogą się spotkać z rowerzystą, który też się czuje uprawniony na tej ścieżce. Ten ruch chcemy oddzielić, przybliżyć do brzegu jeziora i to zadanie zaplanowałem. Myślę też, dlaczego nie uzyskała akceptacji modernizacja centralnego ogrzewania w przedszkolu. Numer 2, gdzie naprawdę to trudno, żeby czekać na awarię i dokonywać potem
przygotowania takiego zadania pod kątem technicznej dokumentacji, wyboru wykonawcy. Prawdopodobnie takie rzeczy się będą działy nie w okresie wakacyjnym, tylko w okresie użytkowania instalacji centralnego ogrzewania, a więc będą to problemy, co zrobić z dziećmi, kiedy nagle stanie się w salach zimno. Więc ja będę to, proszę Państwa, te zadania uważam, że naprawdę są istotne i uwzględniają w 100% wasze także postulaty i są gwarancją dla nas rozwoju. Wspominam jeszcze raz, kwestia, musicie uwierzyć, mamy do tego odpowiednie narzędzia, nadzorujemy pracę naszych spółek i temat realizowanego przedsięwzięcia w ostatniej fazie i wkładu własnego, załatwimy to, dając sobie to po prostu więcej czasu. Tak jak to się stało do tej pory, od naszych ostatnich rozmów do dzisiaj już uzyskaliśmy dofinansowanie na poziomie 1 000 000 zł. Istnieją do tego kolejne narzędzia, żeby to obciążenie finansowe nie było obciążeniem kosztem tych zadań, kosztem zadań naszego miasta. To obciążenie może być kosztem własnym spółki. Ona nie ma dzisiaj kredytu, ma niewielką tam pożyczkę jeszcze i spokojnie jest w stanie to zrobić, a my będziemy w trakcie roku się przyglądać, temu pomagać. Także jeszcze raz apeluję o to, żeby przyjąć tą wersję budżetu. Dziękuję. Dziękuję. Mam pytanie do pani Starnik. Rozumiem, że będzie tutaj ta druga poprawka zgłoszona do projektu budżetu, uchwały budżetowej. Nie. Tak, mogę? To znaczy, proszę. Albo poprawkę mamy tą, którą na pewno byście musieli Państwo przegłosować, znowu niezależnie od tego, jak tam przebieg dalszy się tutaj potoczy. Mówiłam o tych świadczeniach wychowawczych, tam gdzie są środki na obsługę. To już było uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej, a wiąże się z uchwałą budżetową. No i to, o czym mówiłam już Państwu wcześniej, w załączniku dotyczącym inwestycji, tam nie zahaczyłam wydatku majątkowego na remont tej windy. W związku z tym jest poprawka w tym zakresie. Ale jeśli można, jeśli jestem już przy głosie, no to chciałam Państwu zwrócić uwagę teraz na jedną rzecz, bo generalnie od pojutrza jesteśmy w ogóle bez planu wieloletniego, ponieważ tą poprzednią prognozę Państwo już przegłosowaliście 16 grudnia i ona przestanie obowiązywać z dniem jutrzejszym. Na pojutrze żadnych planów wieloletnich nie mamy. Jeśli tak, to ja nie wiem, czy jest podstawa, żeby w ogóle uchwalać jednoroczny budżet, skoro to jest część składowa budżetu wieloletniego. Proszę Państwa, to się wszystko tutaj rozjeżdża. Nie da się tego po prostu zapisać. Ja nie wiem zresztą, co Państwo chcecie dalej tutaj procedować, ale to po prostu jest nie do opracowania w tej chwili, bo mówię, że ten załącznik... Pani zaczeka na dalszy tok, tak? Bo coś Pani się wyrywa przed szereg chyba. Słucham? Nie zrozumiałam. Niech Pani zaczeka na rozwiązanie tego problemu, a nie Pani się wyrywa przed szereg. Znaczy ja nie wyrywam się przed szereg, tylko Państwu mówię, bo to nie jest przed szereg. Jest już konsekwencja tego, że nie mamy prognozy wieloletniej i nie mamy jej od pojutrza. Dlatego te wszystkie zadania, które miały charakter wieloletni, one są w tej chwili różnie zawieszone. Znaczy będą od 2 stycznia. I w takim razie tutaj ja nie wiem, czy ta uchwała budżetowa będzie miała oparcie. Dziękuję, a więc ja poproszę panią Starnik o podejście do biura rady, do pana Piotra, o przekazanie treści od poprawki i za chwilkę przejdziemy do głosowania. 5 minut przerwy. Ale panie przewodniczący, przepraszam, chciałbym słowo zamienić. Pięć minut przerwy, szanowni państwo, i wrócimy do tej dyskusji przed głosowaniem nad autopoprawką, dobrze? Ale ja mam jeszcze... Nie wiem, czy mnie słyszać, bo... To co, po przerwie, panie przewodniczący? Tak, po przerwie. Dobrze. Szanowni państwo, wracamy do obrad. Nie widzę, czy wszyscy państwo jesteście obecni, więc proszę o zapoznanie się z treścią autopoprawki pana burmistrza i za chwilkę przejdziemy do głosowania. Thank you.
Odczytam treść autopoprawy Burmistrza Miasta Złotowa do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok. W związku z uwagami wskazanymi w punkcie trzecim uzasadnienia do uchwały numer SO09052/1/15/2020 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 listopada 2020 roku. Punkt 1. W załączniku nr 2 w rozdziale 85501 świadczenia wychowawcze. Zgodnie z wnioskiem miejskiego ośrodka pomocy społecznej w Złotowie zmniejsza się koszty obsługi tego świadczenia 500+ do poziomu 85% otrzymanej dotacji na wyżej wymieniony cel, to jest w paragrafie 4010 kwotę 25 373 zł, zwiększając jednocześnie planowane wydatki o tę samą kwotę w paragrafie 3110. I punkt 2. W załączniku nr 5 dodaje się zadanie pod nazwą dotacja celowa dla Złotowskiego Domu Kultury na częściową rozbiórkę amfiteatru w kwocie 100 000 zł. Zadanie to ujęte zostało w załączniku nr 2 przedłożonego projektu uchwały budżetowej w dziale 921, rozdziale 92-109, paragrafie 62-20 oraz w załączniku nr 10. Pominięto je jedynie w załączniku nr 5. Jeśli Państwo zapoznaliście się z treścią autopoprawek, przejdziemy do głosowania. Pani Aldona Chomarczuk. Się wstrzymuje. Pan Roman Grzewski. Wstrzymuje się. Pan Henryk Gola. Wstrzymuje się. Pani Agnieszka Jęsiel-Brawasz. Wstrzymuję się. Pan Janusz Justyna. Jestem za. Pan Krzysztof Kornkiewicz. Wstrzymuje się. Pan Krzysztof Kulasek. Jestem przeciwny. Jakub Pieniążkowski, wstrzymuje się. Mariola Wegner. Wstrzymuje się. Stanisław Wojtuń. Jestem za. Maciej Zając. Jestem za. I Krzysztof Żelichowski. Jestem przeciwny. Dziękuję. Za chwilę poznamy wyniki głosowania. Przedstawiamy wyniki głosowania. Głosowało 12 radnych, 3 głosy za, 2 głosy przeciw, 7 głosów wstrzymujących się, a więc autopoprawki zostały przyjęte. I za chwilę przejdziemy do głosowania nad uchwałą budżetową wraz z wprowadzonymi autopoprawkami. Czy mogę jeszcze pytanie zadać? Proszę bardzo, pan Stanisław Wojtuń. Znowu mam podobne pytanie, ponieważ nie uczestniczyłem w pierwszej części obrad.
Do projektu budżetu przedłożonego Regionalnej Izbie Obrachunkowej pan burmistrz złożył autopoprawki. Pytanie mam, za jakim budżetem teraz będziemy głosować? To są jedyne autopoprawki, które złożył pan burmistrz, czy te również są ujęte, które przed sesją otrzymaliśmy od burmistrza? Przekażę głos pani Starnik, proszę. Panie Stanisławie, w materiałach przesłaliśmy nowy załącznik numer 5, który obejmuje te inwestycje, o których mówił przed chwilą pan burmistrz, czyli oficjalnie przedłożony projekt uchwały budżetowej pod głosowanie obejmuje te inwestycje, no, że tak powiem, z wyłączeniem wodociągów o tak szerszym zakresie, czyli uwzględniający wszystkie państwa propozycje, które złożyliście do projektu budżetu. Nieprawda. Ten zostanie przedłożony pod głosowanie. Nieprawda. Dziękuję bardzo, to chciałem wiedzieć. Dziękuję. Pan Krzysztof Żelichowski, proszę. Chciałem powiedzieć, że to, co powiedziała pani skarbnik, jest nieprawdą albo niecałkowitą prawdą, bo pani skarbnik tylko powiedziała o tym, co pan burmistrz dołożył, a nie powiedziała o tym, co pan burmistrz nie uwzględnił. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze pan Krzysztof Toronkiewicz, proszę. Ja tak tylko króciutko podsumuję tego, co pan burmistrz powiedział. Panie Polit, jakby był pan na komisjach, na spotkaniach, czy na ostatniej sesji, wiedziałby pan, że my jako radni nie odrzucaliśmy tych inwestycji jak przedszkole i piece, tylko chcieliśmy przesunąć te inwestycje na styczeń i wprowadzić je właśnie w styczniu. Gdy z dotacji 5-milionowej dla MZWiK-u obniżylibyśmy do 4, w przypadku gdy dostaną dotację z Urzędu Wojewódzkiego, w tym momencie ten milion miał być właśnie zadysponowany do przedszkola, na remont przedszkola tego pieca i na tak zwane te kocmuchy, te piece. Więc jeżeli by miał pan troszeczkę, chociaż odrobinę wiedzy na ten temat i też, żeby przekazali panu to, co się odbyło na ostatniej sesji, to wiedziałby pan dokładnie. Tylko brak wiedzy, panie burmistrzu, kosztuje. To u pana jest właśnie największym problemem, że brak u pana jest całkowitej wiedzy. Panie przewodniczący, czy ja mogłabym zabrać głos? Proszę bardzo, pani zastępca burmistrza. Niestety no nie mogę się pokazać, dlatego że mam trudności techniczne. Natomiast odpowiadając panu Koronkiewiczowi, ja byłam na komisji, byłam na sesji i śmiem twierdzić, że to pan wykazuje się brakiem wiedzy. Otóż ta uchwała, nazwaliśmy ją roboczo intencyjna, którą państwo wprowadziliście. Ona mówi właśnie o tym potencjalnym włożeniu do budżetu przedszkola, pieców i jeszcze jednej inwestycji, teraz nie pamiętam jakiej, została bardzo negatywnie oceniona przez radcę prawnego. Ta uchwała nie ma racji bytu, jest kompletnie niepoprawna. Tego typu wprowadzenie nowych inwestycji do budżetu mogłoby się, do uchwalonego budżetu, mogłoby się odbyć dopiero w następnym roku i to już jest kompetencja pana burmistrza. Więc proponuję, żeby pan najpierw sam poczytał i zapoznał się ze stanem faktycznym, a dopiero potem zarzucał komuś niewiedzę albo nieprzekazywanie informacji. Pani burmistrz, nie wiedzą... Proszę bardzo, pan Krzysztof Toronkiewicz. Nie wiedzą, proszę panią, to jest to, że pan burmistrz wprowadza w błąd opinię publiczną, mówiąc, że my zdjęliśmy i nie chcemy tych inwestycji. To jest kłamstwo. My chcemy te inwestycje, pokazaliśmy, że chcemy i mówiliśmy, że jeżeli będzie dotacja z Urzędu Wojewódzkiego i zostanie 1 000 000 złotych, chcemy, żeby te pieniądze były przekazane właśnie na te 3 inwestycje, czyli przedszkole, na wymianę piece i, proszę panią, na ulicę Staszica. I nikt z radnych nie był przeciwny tym inwestycjom. Proponowaliśmy to zrobić w styczniu, jak tylko okaże się, że pieniążki MZWiK dostanie. Więc nikt tutaj w błąd nie wprowadza. Proszę inaczej to rozumować i przekazywać, bo pani po prostu wprowadza w błąd wszystkich. Pan Krzysztof Żelichowski, proszę. Tylko taką małą uwagę, bo rzeczywiście być może nie może być to wprowadzone w formie uchwały.
ale może być to wprowadzone jako taki list intencyjny, czyli albo inaczej wola Rady, żeby to w przyszłym roku wprowadzić. I czy to wprowadzi pan burmistrz, to chwała jemu za to, jak to wprowadzimy. W każdym razie, jak ten 1 000 000 złotych będzie, wyrażamy na to zgodę, jesteśmy za tym całymi rękoma, żeby to wprowadzić. A państwo się uczepiliście z tytułu uchwała, bo rzeczywiście tej uchwały nie możemy podjąć i nie możemy tego wprowadzić do tej ustawy budżetowej, ale możemy wprowadzić coś takiego jako wyrażenie woli naszej, że chcemy, żeby te zadania się znalazły w przyszłorocznym budżecie, żeby były zrobione pod warunkiem otrzymania dodatkowych środków. Myślę, że ta rozmowa już jest niepotrzebna. Proponuję przejść do głosowania. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz, proszę, jeszcze chciałby zabrać głos. Dyskusja jest potrzebna, bo być może to jest jedyne miejsce, gdzie ta wiedza jest uzupełniana i obustronnie. Państwa intencje, ja myślę, że przecież prawdopodobnie będziemy o tym rozmawiać, o tym budżecie, projekcie na przyszły rok, chyba jeszcze dłużej. Ale pewne nieprawdziwe przekazy trzeba dementować i nie ma takiej możliwości, abyście państwo dziś wykazywali jakąś intencję, że coś wprowadzicie w budżecie przyszłego roku, bo to będzie tylko i wyłącznie moja kompetencja. Jeśli macie wolę zrealizować te inwestycje, to tu i teraz należy to zrobić, bo jest to przedłożone w moim projekcie budżetu. Pani Jadwiga w swojej krótkiej wypowiedzi nie wprowadziła nikogo w błąd, nazwała tylko krótko, o czym, nad jakim budżetem głosujemy i mówiła kosztem ZWIK-u, więc pan Żelichowski próbuje tutaj deprecjonować jakoś panią skarbnik, ale proszę tego nie robić, bo to zostało zauważone, tylko pan w emocjach może tego nie usłyszał. Korąkiewicz również rozpędza się w ocenach, ale jeśli jest panu mało tej wiedzy, jeszcze poproszę, jeśli pan przewodniczący się zgodzi, żeby pan mecenas wypowiedział się w tej kwestii i przedstawił państwu jeszcze raz ten postulat, bo go przeanalizował i zawarł go też pisemnie. Może teraz ta dyskusja jeszcze lepiej to przedstawi. Bardzo bym prosił o to, żeby zezwolić panu mecenasowi na omówienie tej kwestii. Pan Krzysztof Kulaszek, proszę bardzo. Była mowa o głosowaniu. Ja bym chciał ad vocem odpowiedzieć panu burmistrzowi. Pan Krzysztof Kulaszek, a potem pan Krzysztof Żelichowski, proszę. Ja chciałbym tylko zauważyć, że pracę nad budżetem omawialiśmy przez 2 miesiące. Później dyskutowaliśmy. Nie słyszymy, panie Krzysztofie? Panie Krzysztofie, nie słyszymy pana? Ja poproszę pana Krzysztofa Żelichowskiego o zabranie głosu. Tak, ja mogę? Proszę. Ja się chciałem tylko odnieść do tego, co powiedziała pani skarbnik, pan burmistrz. Pan burmistrz tylko wspomniał o wydatkach majątkowych, które my wykreśliliśmy, ale nie wspomniał ani słowem, że chcemy też ograniczyć wydatki, które chcemy ograniczyć na administrację i wydatki na wydatki bieżące, na administrację publiczną, na promocję miasta, o tym pan nie wspomniał. Tylko wspomniał pan o tym, co o piecach. To jest bardzo medialne, panie burmistrze, ale my jesteśmy też za tym, niech pan to zrozumie. My chcemy te piece zrobić i wymienić piec w szkole, ale chcemy mieć wpływ też na to, jak pan wydaje te pieniążki inne. I o tym pan ani słowa nie wspomniał panu Wojtuniowi, ani pani skarbnik tego nie powiedziała, tylko powiedzieliście o wydatkach majątkowych, że wycięliśmy. Dziękuję. Dziękuję. Wracamy do pana Krzysztofa Kulaszka. Panie Krzysztofie. Chciałem tylko zaznaczyć, że prace nad budżetem trwały dobre 2 miesiące przez komisje, przez kluby i pan burmistrz dokładnie wiedział, jakie jest nasze stanowisko, ponieważ w ostatnich spotkaniach nie brał udziału, ale jednak przekazał nam informację przez pana Piotra, że wszelkie sugestie nasze zostaną uwzględnione. I dlatego się nie zgadzam z tym, co pan burmistrz mówi, że uwzględnił wszystkie nasze propozycje, ponieważ nasze stanowisko było przekazane panu burmistrzowi na piśmie i od początku twierdziliśmy, że te pieniądze do ZWIK-u muszą tam trafić, a że później nastąpiło zakręcenie, zagmatwanie, no niestety nie możemy
pozwolić na to, żeby w ten sposób trwały te prace. Nasze stanowisko było wcześniej ustalone i dlatego nie możemy przyjąć w tej chwili na ostatni moment rzucanych propozycji pana burmistrza w takim kształcie. Jestem jak najbardziej za wykonaniem wszelkich inwestycji, jakie były tam podane, ale można to było zrobić inaczej. Gdyby pan burmistrz uważał, że możemy to zrobić, można było przyjść do nas, jako do klubów, które wniosły swoje propozycje, powiedzieć: słuchajcie, przedstawiamy te 5 milionów dla MZWiK-u, zrobimy tak. Nie, to była tylko wrzutka i koniec, bez dyskusji. Dlatego nie zgadzam się na takie postawienie sprawy. Dziękuję. Dziękuję. Pani Agnieszka Jęsiel-Barabasz chyba się zgłaszała. Tak, zgłaszałam, bo chciałam powiedzieć, że ta uchwała intencyjna jest w kolejnym punkcie, żeby to po prostu omawiać, a teraz przejść po prostu do głosowania. Okej, dobra. Dziękuję. Jest pan Stanisław Wojtuń, proszę. Właśnie, bo mam tutaj przed chwilą, Krzysztof Żelichowski powiedział o jakichś wnioskach, zresztą które padały na komisjach. Rozumiem, że tych wniosków dwa kluby nie złożą. Scenariusz jest pewnie taki, że ponieważ została wieloletnia prognoza odrzucona, więc zostanie odrzucony projekt budżetu. W następnym punkcie jest punkt odnośnie tych wniosków. Pytanie, co dalej? Dobrze wiemy i już myślę, że większość radnych zdaje sobie z tego sprawę, że 5 milionów dla MZWiK-u potrzebnych nie będzie. Nie wiem, dlaczego nie zastanawiacie się, czy nie poruszacie tego zagadnienia zwrotu VAT-u. Przecież tak naprawdę to w ogóle te 5 milionów MZWiK-owi nie będzie potrzebne, bo jak słyszałem od pani skarbnik, zwrot VAT-u to jest około 9 milionów. Natomiast ja uważam, że te inwestycje, które remont instalacji w przedszkolu, centralnego ogrzewania, dopłata do pieców, do wymiana przyłączy w budynkach, no to jest dużo bardziej ważne, dużo ważniejsze niż upieranie się, żeby 5 milionów pozostawić MZWiK-owi. Ja nie uważam, być może MZWiK-owi będzie należała się dotacja, ale na pewno nie w takiej wysokości. Pewnie uzgodnione już wszystko macie, więc te moje słowa i tak nie mają znaczenia, ale z problemem dwa kluby radnych zostaną. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Maciej Zając? Ja tylko chciałem tutaj nawiązać do tego, co powiedział pan Stasiu Wojtuń, bo faktycznie argumenty merytoryczne, które no tutaj były przedstawiane przez te dwa miesiące, ja rozumiem, że czasami ten kontakt i ta rozmowa może być utrudniona i ludzie ze sobą, mając różny pogląd na temat budżetu, mogą się nie zgadzać. Ale faktycznie, jeżeli mamy taką wiedzę, że stan finansowy spółki jest na tyle w dobrej kondycji, że te 5 milionów można wykorzystać na szereg innych inwestycji, które będą widoczne i będą z nich korzystać mieszkańcy naszego miasta, i to w różnych punktach z każdego rejonu, w którym państwo żeście kandydowali, i ci mieszkańcy, którzy na podstawie budżetu przedstawionego przez pana burmistrza będą mieli okazję później lepiej żyć. Nie rozumiem, dlaczego w ten sposób trzymacie się sztywno jakiejś tam ramy, którą sobie uzgodniliście i idziecie jak takie konie z klapkami na oczach prosto przez ugór i nie patrzycie na żadne boki, nie patrzycie na żadne argumenty merytoryczne, tylko upieracie się przy tym nie chcę używać brzydkich słów, bo jak patrzę na to wszystko, to mnie to przeraża po prostu. Przeraża mnie to i tyle. Dziękuję. Dziękuję. Pan burmistrz? Taką mieliśmy formę organizacji. Ja niezwłocznie reagowałem na państwa wnioski i opinie. Przypomnę, że dostałem je pisemnie 7 grudnia. Już 9 ustosunkowałem się do każdego punktu. Skierowałem pismo z datą 9 grudnia do przewodniczącego, gdzie zawarłem informacje o wszystkich skutkach w mojej ocenie dla każdej tej zmiany, w tym panie Krzysztofie Żelichowski, także tych, które naruszały wydatki bieżące. To jest w ogóle w mojej ocenie bardzo ryzykowne z państwa strony, żeby zajmować się pewnymi zmianami w wydatkach bieżących,
na wykupy gruntów, na promocje oczywiście, że tak. I ustosunkowałem się do każdego z tych zmian i jeśli mamy na to ochotę, to chętnie, to jeśli ktoś tego, dysponujecie tym materiałem, jak mówię, od początku grudnia, więc jeśli możemy to omówić, to bardzo chętnie to omówię. Których wydatkach, jakie mogą być konsekwencje. Euro jako festiwal, rezygnacja, więc być może tak, być może trzeba, oczywiście, że to są Państwa kompetencje. Skutkiem tej zmiany, którą Państwo zaproponowali, jest na przykład ograniczenie zatrudnienia osób sezonowych do pielęgnacji terenów w mieście. Zawsze współpracujemy tutaj wzorcowo z Urzędem Pracy. Musimy jednak, biorąc te osoby do prac publicznych, gwarantować im dalsze zatrudnienie w jakimś minimalnym okresie. To są koszty, które są na poziomie wynagrodzeń. I przecież Państwo sami zgłaszali, że trzeba poprawiać i szczególnie mocno dbać o estetykę miasta. Taki mamy standard tutaj i w tym zakresie mieliśmy nie ograniczać wydatków, był taki jeden z wniosków, a sami to zrobiliście. Jeżeli te cięcia nastąpią, to będą dotyczyć na przykład zatrudnień w ramach tych robót i tak dalej. Jeszcze nie wymieniłem inwestycji ulicy Szpitalnej, której skutki tej decyzji już mamy. Ulica Szpitalna, którą Państwo wprowadziliście, modyfikując zakres, wprowadzając jeszcze zmianę oświetlenia, uważam, że to ma sens, ale poradziliśmy sobie z tym zadaniem w tym roku dopiero pod koniec, w grudniu, kiedy uzyskałem dokumentację techniczną na wymianę oświetlenia na LED-owe, na doświetlenie przejść dla pieszych. Ta inwestycja nie jest warta 500 tysięcy, tyle ile mamy w budżecie roku 2020, tylko jest warta milion. I takie dwie oferty spłynęły, ale musiałem je unieważnić, ponieważ wy nie przyjmujecie właśnie tej poprawki, czyli drugiego etapu. Mógłbym tą umowę podpisać i wejść natychmiast pierwszego dnia przyszłego roku z realizacją inwestycji na ulicy Szpitalnej, przebudowę parkingów i wymianę oświetlenia, ale dziś musiałem przetarg unieważnić wobec tego, że mam od was pisemne informacje o tym, że nie akceptujecie tego typu zadania. Więc będą tego skutki. No po to jesteśmy, żeby dyskutować, ale nie szukajcie tak tanich wymówek, że ktoś dla kogoś nie miał czasu. Proszę Państwa, w moim piśmie, gdzie tylko mogłem, pisałem o tym, że odnośnie uwag i poprawek wniesionych do budżetu przez komisję deklaruję otwartość na wszelkie inne propozycje. To też jest pismo z ostatniego 21 grudnia. Musimy to zrobić, bo jesteśmy do tego zobowiązani. To jest nasza robota. Państwo, będę te informacje upubliczniał, żebyście mieli lepszy kontakt z mieszkańcami, żebyście mogli podejmować najlepsze decyzje, więc nie traktujcie tego złośliwie, ale autentycznie musimy wiedzieć, że taka jest wola ludu, że tak powiem, że mamy realizować te zadania w ten sposób. Rzeczywiście przekonajcie ludzi, że to dofinansowanie w ZWIK-u jest tak istotne, a te inwestycje możemy odłożyć na kiedy indziej. Mam propozycję, skoro pojawia się pomysł uchwał intencyjnych, to przyjmijcie ją wobec zadania, jakim jest właśnie dofinansowanie ZWIK-u. Na to się umówmy. Ja to deklaruję. Już to zadeklarowałem. Ten milion w trakcie roku, co jest tylko moją kompetencją, po uchwaleniu budżetu, co najmniej zostanie wprowadzony. Reszta w miarę możliwości. Odwróćcie sytuację. Zależy wam na tym? W porządku. Uważamy, że nie ma takiej potrzeby, ale jeśli wam na tym zależy, trzeba to uszanować. Więc ta intencja może pójść w tą stronę. Przyjmijcie te zadania. Wszystkie, panie Kulasek, też pan niech nie mówi nieprawdy, bo wszystkie uwzględniają pomysły. Jeśli pracował pan w tym klubie i zgłosił pan swoje zadanie, to ono tu jest. Nie? I niech mi pan pokaże, że go nie ma, jeśli w ogóle pan jakieś zadanie wprowadził, bo ten wniosek został tu włożony. Jest każde z tych zadań. Niektóre zweryfikowałem co do kwot, niektóre zostawiłem w kwotach, choć nie są doszacowane, ale poradzimy sobie z tym w ciągu roku. I prowadźcie tą intencję wobec tego zadania. Zobaczymy, co się wydarzy. Na pewno ta sprawa się rozwiąże pozytywnie dla wszystkich. Dziękuję. Dziękuję. Pan Krzysztof Koronkiewicz, proszę. Zarówno, panie burmistrzu, możemy powiedzieć odwrotnie. Zróbmy nie tak, jak pan deklaruje, tylko tak, jak my. Najpierw ZWIK, potem te trzy inwestycje. Tym bardziej, że te inwestycje to są, trzeba dołożyć 1 milion, a nie 4 dla MZWiK-u, więc tutaj uważam, w pierwszej kolejności powinien być MZWiK. Ale chciałbym tylko tutaj tak odnieść się też trochę do Krzyśka i do pani
skarbnik. Mówimy o tym VAT-cie. Jak dobrze sobie przypominam i tak kilka dni temu sobie sprawdzałem wcześniejsze z kilku lat pisma na temat tych inwestycji, to znalazłem taki właśnie zapisek sobie, że ta inwestycja ma kosztować 50 milionów, z czego 16 milionów miała być dotacja z Urzędu Miasta, 25 milionów dofinansowanie byłoby zewnętrzne, czyli daje nam to 41 milionów. I o ile dobrze tam pamiętam, w tym piśmie akurat sobie błąd, że nie skserowałem, było to, że właśnie te 9 milionów będzie właśnie, brakujące 9 milionów będzie właśnie wykorzystane na inwestycje z VAT. I teraz niech pani mi, pani skarbnik powie, czy tak faktycznie to miało być, czy nie? Proszę, pani skarbnik. Wie pan, ja opieram się na informacji, która ukazała się też w prasie. Tam jest podana wartość inwestycji netto, cała. Jest podana kwota VAT-u i wartość inwestycji brutto. Wartość inwestycji brutto to są 54 miliony złotych. Według mnie, może się mylę, ale według mnie tutaj 100% jest możliwości odliczenia VAT-u od tej inwestycji. Również skoro finansowane jest to z naszych pieniędzy, 23% teoretycznie może zostać zwróconych od tej kwoty Miejskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji. Również od całej kwoty inwestycji wydaje mi się, że tam to odliczenie będzie możliwe. Ja nie jestem księgową wodociągu, więc tego nie potrafię stwierdzić z całą pewnością. Powiedziałam państwu tylko tyle, ile wiem, wartość inwestycji netto, do tego VAT i wychodzi wartość inwestycji brutto. Tak, ale pani... Proszę tego w ten sposób nie traktować, że powiedziałam, że będzie. Jest możliwość, jest taka kwota VAT-u w całej inwestycji ujęta i być może będzie możliwość uzyskania zwrotu. Może nie w kwocie 9 milionów złotych, zaznaczyłam też, mówiąc ostatnio, dlatego też, że częściowo własnymi siłami wodociągi to robią. W związku z tym nie będzie jakby wystawionej faktury, tylko to będą inwestycje ich wewnętrzne. To też zaznaczyłam ostatnio. Ale rzeczywiście tak to się kształtuje, jeśli chodzi o projekt. Tutaj o szczegóły bardzo proszę pytać spółkę. Pani Jadwigo, ale ja się nie pytam, czy będzie zwrócony VAT, bo to nie o to pytanie było, tylko pytanie było, czy te 9 milionów, które zostanie zwrócone z VAT-u, będzie przekazane na inwestycje. Pani jest tam w zarządzie, razem z panią Chłodowską i z panem radcą prawnym, chyba to powinniście wiedzieć. No to jest najprościejsze pytanie. Proszę, pani Starnik. Tak. No nie, dla mnie najprościejsze nie jest, wie pan, i chciałam... Pani tam siedzi, jest pan tam, pani tam w zarządzie, jak pani może nie wiedzieć, czy te 9 milionów będzie włożone w inwestycje? Boże! Jednak proszę jednak sprostować, ja nie jestem w zarządzie tej spółki, ja jestem tam w Radzie Nadzorczej. No to w Radzie Nadzorczej, no to w Radzie Nadzorczej też pani nie powinna wiedzieć. Zupełnie różne... To jest bardzo ważna rzecz. To są dwie zupełnie różne funkcje. Natomiast jeśli chodzi o rozliczenia VAT-u, to jest funkcja akurat, która dotyczy właśnie zarządu i głównej księgowej spółki. Tam proszę kierować pytanie. Dobrze, dziękuję. Dziękuję. Pan burmistrz, proszę. Proszę państwa, i to są niepotrzebne emocje, kiedy ktoś ma tupet, żeby zabierać głos, a ma braki tej wiedzy, myli pojęcia, uchwałę z ustawą, zarząd z radą nadzorczą i tak dalej. Proszę państwa, decyzje odnośnie VAT-u, to jest właśnie między innymi bardzo często realizowany zabieg. Wielokrotnie zastanawiamy się, jak zrealizować daną inwestycję, aby można uzyskać zwrot tego VAT-u. Składamy stosowny wniosek, czekamy na jego, na decyzję, czy ten zwrot następuje, ale jest jeden warunek. Ta zrealizowana inwestycja musi realizować komercyjną usługę, płatną usługę, bo państwo zrezygnuje z tego VAT-u, w momencie, kiedy dostanie go w mniejszych kwotach za to, że ta rzecz wytwarza jakieś dobro, za które ktoś inny płaci i tamten podatek sobie odzyska. Zrozumcie tę zasadę. Dlatego sala ma komercyjne wynajmy, aby uzyskać zwrot VAT-u, a toaleta pobiera symboliczną złotówkę, bo można sobie to odpisać. Ale to są szczegóły, które jak pan chce się dowiedzieć, nie powinien pan angażować tutaj w forum i żebyśmy wszyscy teraz panu to tłumaczyli, tylko trzeba po prostu takich dyskusji się przygotować, a nie odbiegamy już od tematu. Obraz tej dyskusji. Także
Jak najbardziej, jest to jeden z tematów, zawsze przyjęte do budżetu zadanie, staramy się umniejszyć kwotę poprzez pozyskanie dofinansowania z zewnątrz, wszelkich różnych programach, w których jest to możliwe. A odpisy VAT-u także są kolejną rzeczą, która jest zawsze brana pod uwagę. Jest to kompetencji zarządu spółki. To będą pieniądze, które będą w spółce. Przeznaczenie tych wydatków, tych środków będzie propozycją tego zarządu. Czyli pani Iwańskiej, bo zarząd jest jednoosobowy, kończąc edukację. Dziękuję. Pan Roman Grzewski. Państwo, czas płynie bardzo szybko, ale nie chciałem zabierać głosu, ale zostałem sprowokowany przez pana burmistrza, panią skarbnik. Szanowni Państwo, ja to mówię po raz drugi i trzeci. Był czas w roku 2020, żeby się spotkać. Wszystkie osoby, które mają odnośnie decyzyjne dotyczące najważniejszej inwestycji w mieście, spotkali się z nami, dokładnie nam to wytłumaczyli i powiedzieli. A była sytuacja zupełnie inna. Po cichutku, gdzieś schowane, nawet nikt nie przyszedł i nam jako radnym zapaliła się lampka czerwona. Coś tu nie jest tak, coś tu nie gra. I później się zaczęła ta cała w sumie wojenka. Pan burmistrz mówi, że ma dobrą wolę, intencje. Sora, dobrze, ja cenię to odnośnie inwestycji. Pewnie, że one są, pana są dobre, nasze są dobre, to jest dla wszystkich. Ale rzeczą najważniejszą i świętą dla tego miasta na dzisiaj zakończenie inwestycji. Woda, oczyszczanie ścieków i kanalizacja. I tutaj, jeżeli by było wypracowane, może faktycznie, nie trzeba pięciu, ja nie jestem taki, jakby mam tu w sumie klapki, tylko to trzeba dokładnie do tego dopracować się, wypracować, zrobić tą taką formę. I tu jest, panie burmistrzu, dla nas wszystkich, bo ja też się biję w piersi, może tutaj różne są tutaj komentarze na niektórych stronach, ale my się uczymy tego. Te przez poszczególne pisma, pan nie zrobi tego, że tutaj będzie, że my tu piszemy, pan pisze i tego. Jest na to czas, forum spotkania się, przedyskutowania i zrobienia. Ja myślę, że my jesteśmy od tego, tak jako pan organ wykonawczy, my jako tego, że do tego tematu trzeba będzie wrócić i jesteśmy tutaj zobligowani, aby w sumie budżet był. A że poszło tak, jak poszło, to myślę tutaj tych chwilę zostało może słów wytulane, także jest w tym rzecz. Tutaj no, jest ten punkt taki w sumie wyjścia, który nie do końca tutaj pasował. I trochę mnie trochę boli, panie burmistrzu, że pan pisze inwestycje, że było, pana są 32, nasze 16, ale to te w sumie 32 to są pana i nasze razem. My przyjęliśmy na taką szalę, że pierwsze ma jako pierwszeństwo zakończenia inwestycji wodociągów. Pewnie, żeby się chciał zrobić więcej. Jakby pan tutaj ten deficyt zwiększył o 1,2 mln, to by było skończone jedno i drugie. A tutaj tak stoimy. Na dzisiaj jesteśmy przed tym sumie głosowaniem. I myślę do tego, jest to nie załatwione do końca i będziemy musieli do tego tematu wracać i dyskutować dalej w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Krzysztof Koronkiewicz. Proponuję przejść do głosowania, bo to szkoda rozmów. Dziękuję. Wniosek przyjęty. Przechodzimy do głosowania. Przypominam, jesteśmy przy punkcie 12 nad podjęciem uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok. Będziemy głosować nad uchwałą budżetową wraz z wprowadzonymi autopoprawkami. Przechodzimy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z wprowadzonymi autopoprawkami. Bardzo proszę, zaczniemy od pani Aldony Komarczuk. Jestem przeciwna. Dziękuję. Pan Roman Grzewski. Jestem przeciw. Dziękuję. Pan Henryk Gola. Przeciw. Dziękuję. Pani Agnieszka Jęsiel-Barabasz. Przeciw. Dziękuję. Pan Janusz Ustyna. Jestem za. Dziękuję. Pan Krzysztof Koronkiewicz. Jestem przeciw. Dziękuję. Pan Krzysztof Kulasek. Przeciw. Jakub Pieniążkowski. Jestem przeciw. Pani Marola Wegner. Jestem przeciw. Pan Stanisław Wojtuń. Jestem za. Pan Maciej Zając. Jestem za. Dziękuję. I pan Krzysztof Żelichowski. Jestem przeciw. Dziękuję.
Oto wyniki głosowania. Głosowało 12 radnych, 3 głosy za, 9 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, a więc uchwała nie została podjęta. Punkt kolejny, 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków dotyczących realizacji i wykonywania budżetu w roku 2021. Proszę bardzo, otwieram dyskusję. Agnieszka. Pani Agnieszka, tak? Jędrzej Barabasz, proszę. Szanowni Państwo, chciałabym w imieniu klubów radnych i oraz jednego radnego niezrzeszonego odczytać pismo. Szanowni Państwo, niestety miasto Złotów na ten moment pozostaje bez budżetu na 2021 rok. Jest to efekt braku porozumienia między panem burmistrzem a zdecydowaną większością Rady Miejskiej. Osią sporu między stronami jest dofinansowanie kwotą 5 milionów złotych dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na dokończenie jednej z największych inwestycji w historii naszego miasta. Naszym zdaniem brak dofinansowania spowoduje, że miejskie wodociągi będą musiały zaciągnąć kredyt, który będzie miał istotny wpływ na podwyżkę ceny wody i ścieku. Nie ma na to naszej zgody. Coś, co zostało wspólnie ustalone przez obie strony, niestety po kilku latach nie jest już aktualne dla pana burmistrza. Tym bardziej dziwi nas jako radnych fakt, że pierwsza wersja projektu budżetu oraz wieloletnia prognoza finansowa przesłane do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej zawierały wymaganą przez Radę Miejską kwotę 5 milionów w Dom Zwik. Co więcej, projekty zostały pozytywnie zaopiniowane przez RIB. Jednak już na posiedzeniach Komisji Stałych Rady Miejskiej w celu zaopiniowania projektu budżetu, jest to wymóg ustawowy, które odbyły się na przełomie listopada i grudnia bieżącego roku, kwoty 5 milionów z inicjatywy pana burmistrza już nie było. Radni zaproponowali podniesienie deficytu i sfinansowanie zgłoszonych inwestycji przez wszystkie strony. Kolejną propozycją radnych było zmniejszenie wydatków bieżących i przekazanie tych środków na inwestycje. Pan burmistrz negatywnie ustosunkował się do naszych propozycji. Należy zauważyć, że fizycznie zmiany w projekcie budżetu może dokonać wyłącznie pan burmistrz i podlegli mu urzędnicy z magistratu. Najbardziej przykro jest nam z faktu, że pan burmistrz nie chce rozmawiać przy jednym stole z radnymi. I jak sam to ujął w odpowiedzi na zapytanie jednego z kolegów radnych, nieobecność spowodowana była ważnymi przyczynami. Szanowni Państwo, sprawa budżetu jest priorytetem dla funkcjonowania samorządu. Radni są od tego, by pracować na rzecz mieszkańców. Również od tego jest pan burmistrz, który powinien pochylić się nad naczelną kwestią dla miasta, jaką jest budżet, zamiast enigmatycznie definiować swoją nieobecność. Jesteśmy świadomi, że do czasu uchwalenia budżetu, wierzymy, że tak się on ostatecznie stanie, pan burmistrz będzie używał wszelkich narzędzi do wybielania się i zrzucania winy na Radę Miejską za brak uchwalenia budżetu. Istotne, to Rada Miejska jest organem stanowiącym, podejmuje uchwałę budżetową. Więc oczywistym jest to, że radni chcą mieć wpływ na ostateczny kształt przyszłorocznych wydatków majątkowych. Kompromisowa wersja według pana burmistrza zawiera, uwaga, w dużej mierze postulaty zgłoszone pierwotnie przez radnych. Jednak kwestią kluczową jest dofinansowanie inwestycji miejskich wodociągów. Brak dofinansowania spowoduje, jak już wspomnieliśmy, nieuchronną podwyżkę cen wody i ścieku. Radni chcą tego uniknąć, pan burmistrz wprost przeciwnie. Pan burmistrz unika spotkań z Radą i w strategicznych sprawach miasta nie podejmuje wyzwań postanowionych mu przez mieszkańców Złotowa. Panie burmistrzu, dżentelmeni znają fakty, ale przede wszystkim w sytuacji różnych zdań nie unikają siebie. Z wyrazami szacunku Aldona Hamartuk, Roman Głyżewski, Henryk Gola, Agnieszka Jęsiek-Barabasz, Grzegorz Kolera, Krzysztof Koronkiewicz, Krzysztof Kulasek, Jakub Pieniążkowski, Mariola Wegner, Stanisław Wełniak, Krzysztof Żelichowski. Dziękuję panu. Dziękuję. Czy chciałby Państwo jeszcze zabrać głos w tej sprawie? Jeśli nie, to przechodzimy do głosowania. Najpierw poproszę o opinię, tu nie ma opinii komisji. Przejdziemy do głosowania, tylko jeszcze sprawdzimy, czy technicznie jesteśmy przygotowani.
Ja mam pytanie, panie przewodniczący, bo to jest chyba punkt dodany. Za czym my teraz mamy głosować? Nie znam treści tego dokumentu. Czy za tym, co pani odczytała Agnieszka Jęsiek-Barabasz, czy... Panie Stanisławie, był to wniosek o wprowadzenie do porządku obrad na pierwszej części sesji w 16 grudnia. I był to wniosek dotyczący realizacji wykonywania budżetu w roku 2021. Jeśli jest taka potrzeba, wyślę panu treść projektu tej uchwały na adres mailowy, aczkolwiek pan dostał, też powinien pan dostać na adres mailowy treść tej uchwały. Niestety nie miałem dostępu do komputera, gdzie odbieram tą pocztę. Panie przewodniczący, proponuję 5 minut w takim razie przerwy. I proszę przesłać panu Stasiowi dokumenty, no, na czym głosujemy. Mój głos pewnie nie ma tutaj znaczenia. Wy nie życie większość, więc ja najwyżej będę... Szanowni Państwo, ogłaszam się przerwy. Technicznie się przygotujemy tutaj do głosowania, a w międzyczasie przedstawimy treść projektu uchwały do pana Stanisława. Panie Stanisławie, umieszczamy tutaj dla pana treść tego projektu uchwały. Ta uchwała do pana dotarła 16 też grudnia, to było wysłane na maila radnego, jak i na prywatnego maila. Więc myślę, że to na pewno do pana doszło, ale na pewno się jeszcze raz publikujemy treść tej uchwały. Proszę o zapoznanie się i jak będzie pan gotowy, to przejdziemy do głosowania. Panie przewodniczący, czy mogę? Tak, proszę pani burmistrz. Jestem w obowiązku powiedzieć, że ta uchwała została poddana ocenie radcy prawnego i on wydał opinię, czy rada miałaby życzenie, żeby się z tą opinią zapoznać. Uważam, że jest ważna. Ja bym bardzo prosił. Tak, zapoznałem się z uchwałą i proszę o opinię radcy również. To opinia prawna również została przysłana do państwa, ale jak ma pan Stanisław życzenie, to proszę pana mecenasa. Mogę? Bardzo proszę, panie Pawle. Dzień dobry państwu jeszcze raz. Ja wskazałem w tej opinii prawnej na to, iż generalnie nie ma podstaw prawnych do wydawania przez radę tego rodzaju uchwał. Tutaj słyszałem z ust pana radnego Krzysztofa Żelichowskiego, iż ma ona charakter intencyjny. Jeżeli tak, to ja przypominam państwu, iż zgodnie ze statutem gminy miasta Złotów, zgodnie z paragrafem 31 ustęp 1, uchwały, deklaracje, oświadczenia i apele są sporządzane w formie odrębnych dokumentów. Także czym innym jest uchwała jako coś, co określa rozwiązanie merytoryczne, jest wydawane na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązujących, czyli w szczególności ustawy o samorządzie gminnym czy ustawy o finansach publicznych, a czym innym deklaracje, oświadczenia, apele, które nie mają charakteru normatywnego. I jeżeli państwo chcielibyście skierować tego rodzaju apel właściwie do burmistrza, powinien on być właśnie w tej formie, w formie apelu, na co wyraźnie wskazuje statut. Natomiast boję się, iż w przypadku podjęcia takiej uchwały, gdzie jako podstawę prawną wskazujecie uchwałę, ustawę o samorządzie gminnym, przepis, który dotyczy uchwalania budżetu, to Regionalna Izba Obrachunkowa tą uchwałę podejrzewam zakwestionuje. Chciałbym również wskazać, iż wobec nieprzyjęcia przez państwa uchwały budżetowej na rok 2021 częściowo treść tej uchwały jest zdezaktualizowana, gdyż ona się odnosi już do sytuacji, jak gdyby ta uchwała już była podjęta. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania w tej kwestii? Jeśli nie ma, to przejdziemy. Pan Krzysztof Żelichowski, proszę. Tak, ja do pana mecenasa. Czyli rozumiem, jeżeli ta uchwała była w formie apelu, czy tamtego listu intencyjnego, to znaczy to nie uchwała, tylko taki apel byśmy musieli wystosować do pana burmistrza, tak? Nie w formie uchwały, tylko w formie apelu i takiego listu, tak, intencyjnego, że popieramy takie stanowisko, tak? Tak, jak powiedziałem, w statucie tego rodzaju
treści powinny być ujęte w formie apelu. Nie ma on wtedy waloru normatywnego. Nie wiąże oczywiście burmistrza, gdyż on ma suwerenne prawa do zgłaszania inicjatyw w trakcie roku budżetowego, jeżeli chodzi o zgłaszanie budżetu. Natomiast jest to pewnego rodzaju stanowisko rady, które ma tutaj charakter oświadczenia skierowanego do burmistrza dotyczącego postulatu określonego zachowania się. Czyli rozumiem, panie Pawle, jakbyśmy to zrobili w tej innej formie i nie musi być to powiązane z tą uchwałą budżetową. Nie. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze są pytania ze strony państwa do tego punktu? Można? Pan Roman Grzewski, proszę. I tak, tu mamy taki przykład, w sumie kolejny, że my chcemy coś tu robić, ale do końca nasze tutaj, znaczy wiedza jest ograniczona i może ma tutaj, no jest to chyba przekonany, że pan mecenas ma w tym układzie tutaj rację, że tam tutaj to w przepisach prawa jest nie do końca, są nasze kompetencje, ale ja utrzymuję, panie burmistrzu, że te spotkania nasze robocze odnośnie budżetu, one się muszą odbyć i tutaj będzie jako taki, wypracujemy pierwszy wniosek intencyjny odnośnie wodociągu, bo tutaj życie płynie do tu przodu, a mamy rozdanie inne, że budżet państwa w ramach pomocy do poszczególnych samorządów pomaga również do miasta Złotów w kwocie dofinansowania tego. Także ja myślę, że tutaj chyba, nie wiem, czy damy to pod głosowanie, ale mój taki jest, taka propozycja, żeby tą uchwałę wycofać z obrad i wypracujemy nową formę odnośnie listu intencyjnego, czy znaczy wniosku, bo myślę, że te trzy zadania, które mamy wskazane, są istotne i ważne dla tego miasta. A jeżeli już jestem przy tym głosie, dlaczego tak to się stało? Panie burmistrzu, jeżeli pan na stół położył 7 milionów 300, z tego poszło na wodociągi 5 milionów, zostało 2 miliony 300, to co trzeba było zrobić, czyli tutaj kaplica, winda, i zostały takie kwoty bardzo małe i dlatego te takie cięcia były, no bo w tym, na tym wszystkim tutaj to polegało. Także mój taki wniosek, proszę poddać pod to głosowanie, aby tą uchwałę wycofać z obrad dzisiejszych. Dobrze, zaraz przejdziemy do tego wniosku. Pan Henryk Gola jest, chciałby zabrać głos. Dzień dobry państwu i tym obecnym na sali państwu również. Myślę, że wniosek pana radnego Romana Gorzyńskiego jest jak najbardziej zasadny na tą chwilę. Dziękuję. Dziękuję. A więc panie Romanie, potrzebowalibyśmy poznać pełną treść wniosku formalnego. Mogę jeszcze? Panie przewodniczący? Tak, panie Krzysztofie. Jako, że ja się podpisałem również pod tym pismem, to chciałbym zapytać właśnie wnioskodawców, bo powiem szczerze, że w kwestii wyjaśnienia tu pana mecenasa chyba nie ma żadnych wątpliwości i proponowałbym wycofać to, a tą uchwałę i nie głosować jej po prostu jako wnioskodawcy. Skoro złożymy apel jako kontynuację tego pisma, będzie kontynuacją tej naszej rozmowy, będzie później apel czy taki list intencyjny do pana burmistrza. Pan Roman Grzewski, czy jest pan obecny, panie Romanie? Tak, jestem. Czy mógłby nam pan podać treść wniosku formalnego, który pan tutaj chciałby złożyć? Jeszcze mam pytanie do pana Pawła Tabora, tak? Dobrze, my dzwonimy do pana Romana i pan Krzysztof Żelichowski, proszę. Panie Pawle, czy mamy głosować to i być przeciwni, czy mamy wycofać tę uchwałę? No jak to lepiej zrobić, niech pan powie. Pan Paweł Tabor, proszę. Z tego co wiem, na poprzedniej części sesji państwo ten wniosek wprowadzili do porządku obrad, więc formalnie on jest w porządku obrad i teraz... Głosuj. A macie państwo trzy wyjścia. Możecie państwo ten wniosek przyjąć i podjąć uchwałę, możecie jej nie podejmować głosując za, przeciwko, bądź zdjąć z porządku obrad. No to dobrze, czyli głosowanie. Obrad poprzez zdjęcie tego punktu. Tutaj potrzebne byłoby oczywiście uzyskanie większości bezwzględnej ustawowego składu rady, czyli 8 głosów. Dobra, dziękuję bardzo.
My dzwonimy do pana Romana Gruszewskiego, żeby tutaj poznać pełną treść wniosku formalnego i za chwilę przejdziemy do głosowania. Szanowni Państwo, wznawiamy obrady.
Przedstawiamy Państwu wniosek radnego pana Romana Gruszewskiego. Panie Romanie, proszę o przeczytanie wniosku i sprawdzenie, czy ta treść jest właściwa. Radnego Romana Gruszewskiego w sprawie zdjęcia z porządku obrad 24 sesji Rady Miejskiej w Złotowie punktu podjęcia uchwały. Tak, jest prawidłowo. Dobrze. Dziękuję. A więc mamy wniosek radnego Romana Gruszewskiego w sprawie zdjęcia z porządku obrad 24 sesji Rady Miejskiej w Złotowie punktu 13 podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia wniosków dotyczących realizacji i wykonywania budżetu w roku 2021. Przechodzimy do głosowania. Pani Aldona Chomarczuk. Jestem za. Pan Roman Gruszewski. Jestem za. Pan Henryk Gola. Jestem za, przepraszam. Pani Agnieszka Niesiel-Barabas. Jestem za. Pan Janusz Justyna. Jestem za. Pan Krzysztof Toronkiewicz. Jestem za. Pan Krzysztof Kulacek. Jestem za. Jakub Pieniążkowski, jestem za. Mariola Wegner. Jestem za. Pan Stanisław Wojtuń. Jestem za. Pan Maciej Zając. Jestem za. I Krzysztof Żelichowski. Jestem za. Dziękuję. Głosowało 12 radnych, 12 głosów za, więc wniosek został przyjęty. I teraz musimy przegłosować porządek obrad wraz z wprowadzoną zmianą. Szanowni Państwo, przechodzimy do głosowania nad przyjęciem porządku obrad 24 sesji Rady Miejskiej w Złotowie wraz z wprowadzoną zmianą dotyczącą zdjęcia punktu 13, to jest podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków dotyczących realizacji i wykonywania budżetu w roku 2021. Pani Aldona Chomarczuk, proszę. Jestem za. Roman Gruszewski. Jestem za. Henryk Gola. Jestem za. Agnieszka Jęsiel-Barabasz. Jestem za. Janusz Justyna. Jestem za. Krzysztof Toronkiewicz. Jestem za. Krzysztof Kulasek. Jestem za. Jakub Pieniążkowski, jestem za. Mariola Wegner. Jestem za. Stanisław Wojtuń. Jestem za. Maciej Zając. Jestem za. I Krzysztof Żelichowski. Jestem za. Dziękuję. Wyniki głosowania przedstawiają się następująco. 12 osób głosujących, 12 głosów za, a więc porządek został przyjęty. Zatem przechodzimy do kolejnego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Złotowie na rok 2021. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeśli nie, to poproszę o opinię komisji. Komisja Bezpieczeństwa? Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Komisja Gospodarki? Komisja Gospodarki zaopiniowała pozytywnie 60 głosami za. Dziękuję. Komisja Oświaty?
Nie ma Grzesia, nie wiem, Aldona to. Pani Aldona ma informację od pana Grzegorza. Przepraszam, miałam wyłączony mikrofon. Jednogłośnie trzema głosami za. Dziękuję. Szanowni Państwo, przechodzimy do podjęcia uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Złotowie na rok 2021. Proszę bardzo, pani Aldona Hamarczuk. Jestem za. Roman Górzewski. Jestem za. Henryk Gola. Jestem za. Agnieszka Jęsiel-Barabasz. Jestem za. Janusz Justyna. Jestem za. Krzysztof Koronkiewicz. Jestem za. Krzysztof Kulasek. Jestem za. Jakub Pieniążkowski, jestem za. Mariola Wegner. Jestem za. Stanisław Wojtuń. Jestem za. Maciej Zając. Jestem za. I Krzysztof Żelichowski. Jestem za. Dziękuję. Zostało dane 12 głosów, 12 głosów za, więc uchwała została podjęta. Punkt kolejny, podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku odnośnie rezygnacji przez gminę miasto Złotów z poboru opłaty rezerwacyjnej jednorazowo w roku 2021. Otwieram dyskusję, bardzo proszę. Pan Krzysztof Żelichowski. Proszę Państwa, wpłynął wniosek od osób, które handlują na placu targowym w Złotowie, o umorzenie jakby opłaty rezerwacyjnej, którą płacą ci handlujący za to, że... Znaczy generalnie są trzy opłaty na placu targowym. Jest opłata rezerwacyjna, jest opłata za dzień targowy i jest... trzeba wylicytować, jakby wydzierżawić plac. Ta opłata rezerwacyjna posiada charakter fakultatywny i jest ona... Polega ona na tym, że ci wszyscy, którzy wylicytują te place, mają zapewnione miejsce do handlowania na tym obiekcie, na tym placu. Taka opłata jest za miejsce o powierzchni 9 m2 wynosi 260 zł, w przypadku miejsca o powierzchni 3 m2 160 zł. Ci wnioskujący chcieliby, żeby za ten rok ich zwolnić z tej opłaty. I zwolnić z tej opłaty tylko właśnie rezerwacyjnej, tak? Nie ma tu mowy o opłacie tak, za dni, które był handel prowadzony. Odbyło się spotkanie, w którym uczestniczył też przedstawiciel tych handlujących, pan Patryk Wróg, był pan strażnik, komendant Straży Miejskiej, był pan prawnik. No i w wyniku tych prac, które tam, tych rozmów, które prowadziliśmy, wynika, że powinniśmy jako Rada Miejska zmienić regulamin, znaczy niektóre zapisy w regulaminie targowiska i nie jesteśmy w stanie tego zrobić w tym roku, bo byśmy musieli napisać nową uchwałę, to znaczy przedstawiona powinna być nowa uchwała. I komisja proponuje, żeby przełożyć to na przyszły rok, podjąć nową uchwałę w sprawie opłaty rezerwacyjnej na targowisku miejskim i generalnie chodzi o to, że w tej uchwale nie powinno być zapisanej opłaty, tej wysokości opłaty rezerwacyjnej. Tą opłatę rezerwacyjną powinniśmy też zawrzeć w nowej uchwale osobnej, albo to scedować na pana burmistrza. Mamy taką uchwałę, zgodnie z którą pan burmistrz może podejmować takie opłaty. I to byśmy musieli o tym przedyskutować, ale to nie jesteśmy w stanie zrobić tego teraz. Możemy to zrobić w przyszłym roku. I komisja, znaczy
pan Wróg, przedstawiciel tych handlujących, przedstawił no, swoje tam argumenty, że nie handlowali, że był rynek zamknięty. Co prawda ten rynek był zamknięty bardzo krótko dla tych osób, które tam handlują, ale jakieś tam straty ponieśli. Ta opłata rezerwacyjna, jak ją przeliczymy na dni handlowe, to wynosi teraz 3,50 albo 3,50 chyba za każdy dzień targowy. Także moim zdaniem za te 2 czy tam 3 tygodnie, które nie było handlu, to nie warto nawet obniżać tej opłaty. No a trzeba się po prostu kompleksowo zająć tą uchwałą, tym regulaminem targowiska. I komisja poznaniu się z wyjaśnieniami stron wnosi o przygotowanie przez burmistrza miasta Złotowa nowego projektu uchwały w sprawie regulaminu targowiska miejskiego w Złotowie. I to jest pierwszy punkt. Punkt drugi, przygotowanie na podstawie przepisów ustawy o gospodarce komunalnej uchwały ustalającej wysokość opłaty rezerwacyjnej na targowiskach miejskich w Złotowie na rok 2022. I nie uwzględnia, znaczy taka jest propozycja komisji, żeby nie uwzględniać wniosku przedsiębiorców wydzierżawiających teren na targowisku miejskim w Złotowie w sprawie rezygnacji z poboru opłaty rezerwacyjnej pobieranej przez gminę miasto Złotów za rok 2021. Rozmawialiśmy też, że jakbyśmy zrobili tą nową uchwałę, to ewentualnie wtedy by była możliwość umorzenia im jakiejś części tej uchwały w przyszłym roku, ale to mówię, w tym roku to już nie ma ani na to czasu, ani... No tak wygląda sprawa, sytuacja. Nie wiem, jeżeli coś Państwo by jeszcze się chcieli zapytać, to ja mam tutaj trochę więcej, bo mam protokół z komisji, mogę coś przedstawić ewentualnie. Dziękuję. Pan Maciej Zając? Dziękuję za głos. Ja tylko chciałem zapytać, czy tam ktoś pokusił się o to, żeby policzyć się w skali roku od wszystkich tych, którzy dzierżawią ten plac, jaka to jest kwota dla miasta przychodu? Tak, pan... Ale z tej opłaty rezerwacyjnej, czy... Tak, Krzysiu, z tej rezerwacyjnej, no. Rezerwacyjnej, no to jest tyle, ile jest miejsc do handlowania i pomnożyć razy 260 zł, czy 160, zaraz, ja nie wiem, czy tutaj jest... Już mówię, tu gdzieś mam zapisane. Około 50 tysięcy rocznie. To jest za tą opłatę rezerwacyjną. To jest stała opłata, bo ilość miejsc na tym targowisku się nie zmienia. I po prostu to jest zawsze, jak ktoś raz wylicytuje sobie ten plac targowy, to on po prostu płaci później tylko rezerwację za to miejsce i już co roku staje na tym samym miejscu, ma po prostu taką opłatę rezerwacyjną, że to miejsce należy jakby do niego, dopóki on będzie miał chęć tam handlować. Jak przestanie handlować, to miejsce idzie ponownie na przetarg i wtedy już następny tam staje na to miejsce, tak? Dobrze, dziękuję. Pan burmistrz, proszę bardzo. Tak, szanowni państwo, to jest temat z ważnych źródeł dochodu. Na pewno trzeba być tutaj delikatnym, bo w tradycji miasta jest funkcjonowanie rynku i nie naszą przyczyną powinno być jakiekolwiek utrudnienia i ograniczenia, no ale też utrzymywanie pewnych zasad. Na każde wolne miejsce, to już właśnie uzupełnił pan Krzysztof Żelichowski, organizowany jest przetarg. Wyjściową kwotą jest ta 260 zł, ale nie wiem, jak to się dzieje, że są te same powierzchnie 9 metrów kwadratowych, czasami w tym przetargu osiągają kilka tysięcy. Za kilka tysięcy złotych oferują oferenci ze względu na lokalizację tego miejsca, jeśli się zwalnia, aby prowadzić tam w ciągu roku tą działalność. Także to jest dość znaczące. Są różnej jakby kategorii miejsca wyznaczone, różnej atrakcyjności i jest to dość znacząca część dochodu. Na pewno przypomnę, że pojawiały się też głosy punktów sprzedaży, punktów handlowych, które dyskutują, czy w jakich warunkach powinna funkcjonować taki handel w miejscach jak targowisko, czy w miejscach, w innych punktach miasta i że takie nieponoszenie kosztów, na przykład podatku od nieruchomości, no, powinno mieć jakieś odbicie po stronie tych handlujących. Takie argumenty są podnoszone przez tych, którzy dysponują obiektami, sklepami.
No i przypomnę, że w zapisach nowej tarczy 6.0 jest zapowiedź rezygnacji z drugiej opłaty, opłaty dziennej targowej. Co prawda mamy zapowiedź rekompensaty tej kwoty jako samorząd, ale czy to będzie miało, czy tak będzie, to tego nie wiem. Dziękuję. Dziękuję. Pan Stanisław Wojtun się zgłaszał? Tak, ja, znaczy dwie sprawy. Znaczy pierwsza, to znaczy, że są miejsca lokalizacyjnie lepsze i gorsze. Więc zwolnienie z opłaty targowej wszystkich, no, będzie się rodziło, czy będzie się wtedy problem, powstanie problem, komu takie miejsce lepsze przydzielić. To nie jest opłata targowa, Stasiu. Ja wiem, a to jest opłata rezerwacyjna za możliwość targowania, czyli pewność, że nikt to miejsce nie zajmie. No to jeżeli zwolnimy z tej opłaty, no to kto pierwszy, ten lepszy? O tym rozmawiali. Ja bym chciał, Krzysiu, też zabrać głos, że ostatecznie... Pan Stanisław Wojtuń. Dobra. Chciałbym jeszcze, bo punkt, nad którym teraz obradujemy, mówi o uchwale. Będziemy głosować nad jakąś uchwałą, czy rozwiązaniem jest teraz zdjęcie tego punktu z porządku obrad? Nie, będziemy gotować nad uchwałą, bo musimy przyjąć tą uchwałą, bo Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przedstawia tylko uchwałę do zaakceptowania przez Radę i Rada musi tą uchwałę przegłosować, bo nie Komisja decyduje o uchwale, tylko Rada Miejska decyduje o tym wniosku. No a jaka jest treść tej uchwały? No to jest wszystko w dokumentach, materiałach, już zaraz powiem. Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku odnośnie rezygnacji przez gminę miasta Złotów z poboru opłaty rezerwacyjnej jednorazowo w roku 2021 roku, w roku 2021. I po zapoznaniu się ze stanowiskiem komisji, paragraf pierwszy, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Złotowie, Rada Miejska w Złotowie z przyczyn wskazanych w załączniku numer 1, czyli w uzasadnieniu uchwały, nie uwzględnia wniosku złożonego przez grupę osób handlujących na targowisku miejskim. Czyli jakby my rekomendujemy, żeby tej uchwały, tej opłaty nie znosić rezerwacyjnej. Dobrze. Okay. Tak? Dobrze. Właśnie tu ja chciałem zająć głos. Panie Januszu, pan Paweł Tabor się zgłaszał. Tak, dziękuję. Ja tylko uzupełniając to, co powiedział pan burmistrz odnośnie opłaty targowej i pan burmistrz mówił o tym, iż jest to zapowiedź. Ja powiem, że to już się stało, gdyż właśnie nowelizacją ustawy z dnia 9 grudnia, znowelizowano z dniem 16 grudnia 2020 roku ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i tutaj wprowadzono artykuł 31 ZZM do tej ustawy, gdzie w ustępie pierwszym wskazano, że od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, czyli przez cały rok 2021, nie pobiera się opłaty targowej, o których mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Także tutaj przedsiębiorcy czy osoby, które handlują na targowiskach w całej Polsce będą zwolnieni z opłaty targowej. Natomiast gminy otrzymają z tego tytułu rekompensaty z budżetu państwa. Panie Janusz Justyna. Wysoka Rado, ja chciałem tylko dodać do wypowiedzi Krzysia, że ostatecznie pan Patryk Wróg na końcu już godził się nie na zniesienie całkowicie, ale choćby w jakiejś tam drobnej części, żeby no ze strony miasta był jakiś taki krok w ich stronę, żeby im pomóc. Nie chodzi o zniesienie całkowite, tylko nawet jakąś tam kwotę, nawet rekompensatę za ich przerwę w handlowaniu, która tak jak Krzysztof wspomniał, była nieduża, no ale no żeby ze strony miasta był jakiś krok w ich stronę. Dziękuję. Dziękuję. Pan Krzysztof Plasek. Mam tylko pytanie, bo nie wiem, czy dobrze zrozumiałem pana Krzysztofa Żelichowskiego, że ta opłata rezerwacyjna jest wnoszona raz, czy co roku jest wnoszona właśnie do budżetu miasta na wybrane stanowisko. Właśnie i dlatego będzie ważne, jak głosować. Pan Krzysztof Żelichowski, proszę. Opłata jest coroczną opłatą i ta opłata jest jakby taką opłatą
porządkującą ten rynek, bo kiedyś nie było tej opłaty rezerwacyjnej i tam się działy takie sceny, że zaczepili się po prostu już o te miejsca, o to wszystko i to nawet sam ten pan, który reprezentował tych handlujących, potwierdził to, że ta opłata jakby rezerwacyjna uporządkowała ten teren, ten plac, że to tam się zrobił porządek i ja, znaczy moje zdanie jest takie, że uważam, że powinniśmy to podtrzymać, nie możemy z tego zrezygnować, bo to jest... ułatwia pracę wszystkim, i strażnikom miejskim, i tym ludziom, którzy tam mieszkają, i tym ludziom, którzy handlują, a to naprawdę nie są takie pieniądze wielkie, tym bardziej jak teraz to, co mówił pan prawnik, pan mecenas, że będzie zwolnienie jeszcze z tej opłaty targowej na ten cały rok, także to już też będzie, a to... Naprawdę ta suma tutaj jest 2,50 dziennie z tej opłaty rezerwacyjnej, jak ją podzielimy przez dni, które targują ci ludzie, to wychodzi 2,50 zł za jeden rynek. To naprawdę nie są jakieś pieniądze, żeby to robić. Musimy uporządkować tą sprawę, jeżeli chodzi o te regulaminy. To tym się musimy zająć, ale to jest następna kwestia, tak? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania do tej kwestii? Pan Roman Grzewski, proszę. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że temat jest istotny, bardzo ważny. Tutaj się to dynamicznie tu zmienia. Mamy decyzję w sumie rządu, bo taka w sumie sytuacja jest. Tylko ja bym prosił, mam pytanie do pana burmistrza odnośnie regulacji tego uchwały, że też taki był taki wniosek z komisji, że to będzie w roku 2021. Myślę, żeby to było bardziej po prostu precyzyjne, bo to chyba myślę, że to powinno być w miarę szybko, nie wiem, styczeń, luty, pierwszy kwartał, żeby padło od pana burmistrza, kiedy jest sposób w stanie przygotować ten projekt budżetu, aby regulować tam tę kwestię. Dziękuję. Dziękuję. Panie Romanie, mam pytanie, czy może pan powtórzyć to pytanie do pana burmistrza? Pytanie jest, jeszcze raz mówię, w jakim okresie czasu w roku 2021 pan burmistrz przygotuje projekt uchwały dotyczący regulaminu funkcjonowania targowiska miejskiego Złotowie. Dziękuję. Pan burmistrz, proszę. Na pewno w pierwszym kwartale, postaram się w pierwszych miesiącach. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Krzysztof Żelichowski. Była też sugestia komisji i tak rozmawialiśmy w trakcie tej komisji, żeby to zrobić w pierwszym kwartale. Rzeczywiście to nie jest zapisane, ale to mieliśmy to, znaczy, że tak powiem, no tak uzgodnione między nami, no i w sumie z panem mecenasem, bo to były jego takie uwagi odnośnie tej uchwały, tego regulaminu i tak doszliśmy do wniosku, żeby to zrobić jak najszybciej, żeby to obowiązywało, bo opłatę tą rezerwacyjną ci handlujący wnoszą chyba do 31 marca nawet tego każdego roku, także to by trzeba było chyba przygotować właśnie do tego czasu, żeby to już było gotowe. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeśli nie ma pytań do tego punktu, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku odnośnie rezygnacji przez Gminę Miasto Złotów z poboru opłaty rezerwacyjnej jednorazowo w roku 2021. Rozpoczynamy głosowanie. Proszę pani Aldona Chmarczuk. Jeszcze żeby była jasność, tak, panie przewodniczący. Proszę panie Sysokę. Ja bym jeszcze przeczytał ten paragraf pierwszy tej uchwały, tak? Proszę. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skargi Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Złotowie, Rada Miejska w Złotowie z przyczyn wskazanych w załączniku nr 1 do uchwały nie uwzględnia wniosku złożonego przez grupę osób handlujących na targowisku miejskim w Złotowie wymienionych w załączniku nr 2 do uchwały odnośnie rezygnacji przez Gminę Miasto Złotów z poboru opłaty rezerwacyjnej jednorazowo w roku 2021. I za taką uchwałą głosujemy, za nieuwzględnieniem tego wniosku, tak? Czyli głosujemy, każdy głosuje jak uważa. O, tak. Dziękuję. Dzień, wyjaśnienie. Pani Aldona Chmarczuk, proszę. Proszę włączyć głośnik, pani Aldono. Mikrofon Aldon Kawon. Ja jestem za podtrzymaniem opłaty rezerwacyjnej. Dziękuję. Pan Roman Grzewski? Jestem za.
przedstawioną uchwałą. Pan Henryk Gola? Za utrzymaniem uchwały. Pani Agnieszka Jęczyk-Barabasz? Za. Pan Janusz Justyna? Jestem za. Pan Krzysztof Koronkiewicz? Za. Pan Krzysztof Kulasek? Właśnie się zastanawiam, czy to będzie właściwe, bo jestem za utrzymaniem opłaty. Czyli za wniosek. Głosujemy odnośnie rezygnacji przez gminę z poboru opłaty. No właśnie. To myślę, że powinniśmy głosować przeciw, a nie za. Ale nie uwzględnia się wniosku. W paragrafie numer 1 jest napisane, że nie uwzględnia się wniosku do uchwały. Tak, tylko że paragraf, a uchwała, nie wiem, czy prawidłowo to rozumiem. Jestem za utrzymaniem opłaty. No. Tak, ale uchwała jest... Paragraf... No właśnie. Głosowanie jest nad rezygnacją z poboru. Panie, głosowanie jest nad rozpatrzeniem samego wniosku, nie nad opłatą rezygnacyjną. Dokładnie. Miałem złotych. Tu jest przedstawione stanowisko komisji. Głosujemy za stanowiskiem komisji. A stanowisko komisji jest takie, żeby nie uwzględniać tej opłaty. Mhm. Tak? Panie Pawle, dobrze powiedziałem? Nie, żeby nie uwzględniać tej opłaty. Stanowisko komisji jest takie, żeby nie uwzględnić wniosku handlujących. Dokładnie. Wnioskowali o zwolnienie z opłaty. Dokładnie, dokładnie. Tak. I za tym stanowiskiem... Ale uchwał, w tytule uchwały jest podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji. Rozpatrzenia wniosku. Panie Przewodniczący, mogę? Rozpatrzenia. Panie Pawle, niech Pan wytłumaczy, bo to już zaczęliśmy teraz... Poprosimy pana mecenasa. Proszę państwa, państwo otrzymali projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku. Tytuł tej uchwały nie stanowi jeszcze, jaka jest jej treść. Natomiast stanowi o tym propozycja w paragrafie pierwszym, którą to zaproponowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, która mówi o tym, aby wniosku handlujących nie uwzględnić. Czyli głosujecie państwo za propozycją Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, aby nie uwzględnić wniosku handlujących. Czyli za projektem uchwały głosujecie państwo za tym, żeby podtrzymać obowiązywanie rezerwacyjnych w roku 2021. Głosując przeciw, chcecie państwo, aby te opłaty zniesiono. Tak. Czyli dobrze, za. W takim razie jestem za. Jestem za. Dziękuję. Jakub Pieniążowski, jestem za. Mariola Wegner? Jestem za. Stanisław Wojtuń? Jestem za. Maciej Zając? Głosuję za. I Krzysztof Żelichowski? Jestem za. Dziękuję. Przewodniczący. Proszę, panie Krzysztofie. Jeszcze w związku z tym, że dzisiaj uchwalaliśmy plan pracy Rady Miejskiej i ta uchwała tutaj jakby została zaakceptowana, to prosiłbym, żeby na, nie wiem, na luty czy na marzec, żeby wpisać tą uchwałę, tak? Pracę nad tą uchwałą odnośnie regulaminu placu targowego, tak? Ja to nie wiem, czy to osobny wniosek składać, czy z tego głosowania to wynika już, tak? Myślę, że będzie trzeba zmienić wtedy treść planu pracy Rady Miejskiej. Panie Pawle, czy to będzie wprowadzone przez burmistrza może jako w tych miesiącach trzech, czy jak to wtedy? Proszę, pan Paweł. Jeżeli tylko pan burmistrz wyraża na to zgodę, to ja jestem gotowy tego, bo to będzie kompleks co najmniej dwóch uchwał, bo pierwsza z nich dotyczyć będzie zmiany uchwały w sprawie regulaminu targowiska, z którego to regulaminu wycofamy opłatę rezerwacyjną, gdyż ta regulacja w myśl obecnie obowiązującego prawa nie powinna się znaleźć w uchwale dotyczącej regulaminu targowiska.
Mamy tutaj taki relikt przeszłości. Otóż Rada to ponad chyba z 20 lat temu uchwaliła i tak było do tej pory. Natomiast ta regulacja powinna być, znaleźć się w uchwale podejmowania na podstawie ustawy o gospodarce komunalnej, gdzie jest mowa o tym, iż Rada określa poziom cen za korzystanie z gminnych urządzeń użyteczności publicznych. Jak Państwo pamiętacie, taką uchwałę Państwo podjęli, której to jednak uchwale scedowaliście kompetencje do ustalania tych opłat na burmistrza miasta Złotowa. I teraz pierwsza uchwała to byłaby uchwała dotycząca zmiany regulaminu targowiska, natomiast druga to albo taka, iż Państwo sami będą ustalali te opłaty rezerwacyjne, albo wzorem tego, co żeście Państwo zrobili wcześniej, cedujecie to uprawnienie na Pana burmistrza. No to już od Pana burmistrza będzie zależało, którą z tych dwóch uchwał przedłoży Państwo, a od Państwa, którą z nich podejmiecie oczywiście. Natomiast ja myślę, że jeżeli Pan burmistrz wyraża na to zgodę, to może już się stać w styczniu. Nie będzie wymagało to zmiany planu pracy Rady, gdyż no tak jak Państwo wiedzą, również plan pracy Rady nie obejmuje wszystkich uchwał, które są w porządku obrad. Są kwestie takie, które pojawiają się w trakcie roku i to myślę jest jedna z nich i do porządku obrad winny być wprowadzane. No i byłaby zachowana ta ciągłość, że ci handlujący by mogli już opłaty zrobić na podstawie nowej uchwały, tak? Tak jest. Okej, okay, dziękuję. Przedłużymy wyniki głosowania. Głosowało 12 osób. Jednogłośnie uchwała została podjęta. Proszę, panie burmistrzu. Jeszcze dyskutowałem tutaj w międzyczasie i być może wszystkiego nie słyszałem w tej dyskusji z panią sekretarz. Jeśli tak ma być, to ja na styczeń także deklaruję przeanalizowanie jeszcze tego planu pracy Rady i wprowadzenie tego punktu, który Państwo będzie konsekwencją tego uchwalenia tego regulaminu, więc w odpowiednim miesiącu, ale uzgodnię to jeszcze wcześniej. Mamy tam też inne drobne sugestie mówiące na przykład nad trybem pracy, nad raportem o stanie gminy. Być może będę sugerował też jakieś przesunięcie, więc wyjdę z taką inicjatywą w uzgodnieniu no pewnie tutaj z przewodniczącym i jeszcze na styczeń. Dobrze. Dobra, dziękuję bardzo. Punkt kolejny 15. Przyjęcie sprawozdania Komisji Stałych Rady Miejskiej w Złotowie Rady Miejskiej w Złotowie za rok 2020. Czy są pytania do tego punktu? Jeśli nie ma, to uznajemy sprawozdania za przyjęte. Punkt kolejny 16. Przyjęcie sprawozdania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Złotowej za rok 2020. Materiał. Tak, proszę, panie Krzysztofie. Duże tam sprawozdanie zostało złożone. Nie wiem, czy radni się zapoznali. No, sprawie jest tak. Trochę. Teraz znowu wpłynęło kilka spraw i no. W miarę tego, jak pan przewodniczący nam przekazuje, staramy się to nad tym pracować. No, nie jest lekko, tak powiem. Rozumiem. Tak, sprawozdanie wpłynęło, wszyscy radni zapoznali się z treścią sprawozdania, więc uznaję również, że to sprawozdanie zostaje przyjęte. Punkt kolejny 17. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Złotowej za rok 2020. Pan Roman Grzewski, proszę. Dziękuję bardzo. Również pracę było sporo, rok był trudny, bo tak jak wiemy, te kontakty ludzkie utrudnione były. Z mojej strony chciałbym serdecznie podziękować członkom komisji za włożoną pracę. Henryk Gola i Janusz Justyna i moja skromna osoba, w trójkę byliśmy i oczywiście pomagał nam w tym pracowniku Biura Rady Piotr Jeskę. Za to serdecznie dziękuję. Materiały pełne Państwo dostaliście. Jakby jakieś były pytania, wątpliwości, po prostu szersze, to są segregatory w Biurze Rady, które te tematy szczegółowo przedstawiają. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeśli nie ma pytań, to również przyjmujemy sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2020. Punkt kolejny, przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na rok 2021.
również pan Roman Grzewski, proszę. Dziękuję bardzo. Tak, tutaj po dyskusjach, które mieliśmy, też znaczy zdanie w członkach, w grupie członków komisji rewizyjnej, przyjęliśmy takie dwa zadania ambitne, które są, bo to były takie wnioski, które wypływały w trakcie obrad Wysokiej Rady, a tu mianowicie temat jeden to jest kontrola wydatkowania środków finansowych na dofinansowanie do Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Złotowie przez okres ostatnich 3 lat przez gminę miasto Złotów. I tutaj jest temat, wiem, że to jest temat bardzo szeroki, specjalistyczny i tutaj zgodnie korzystając z możliwości statutu, to możemy powołać eksperta i tutaj myślę, że z tej tu formy skorzystamy i będzie powołany ekspert. I druga rzecz, która również wypłynęła, to jest wydatkowanie środków finansowych administracji samorządowej, konkretnie Urząd Miasta i tutaj chcemy zrobić analizę wydatkowania środków finansowych przez Urząd Miasta w ostatnich 3 latach. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nie ma pytań do tego więcej, do tego punktu, a więc przyjmujemy plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok. Kolejny punkt, informacja o oświadczeniach majątkowych radnych. Ten punkt, Szanowni Państwo, pierwotnie miał być omawiany jeszcze w październiku na sesji, natomiast z uwagi na to, że informacja z Urzędu Skarbowego nie dotarła na czas, ta informacja dotarła na początku listopada, więc informacja naczelnika Urzędu Skarbowego została przesłana do wszystkich radnych. Radni zostali poinformowani o uwagach w oświadczeniach majątkowych przez Biuro Rady. Ostateczna konkluzja taka wynikająca z pisma z Urzędu Skarbowego jest taka, że w wyniku przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych nie stwierdzono nieprawidłowości uzasadniających podjęcie działań przez Urząd Skarbowy. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze tutaj pytania, ewentualne uwagi do tego punktu? Jeśli nie, to informacja o oświadczeniach majątkowych radnych zostaje przyjęta. Kolejny punkt, sprawy różne i zapytania uczestników sesji. Proszę, pani Agnieszka Jęsiel-Barabasz. Przepraszam bardzo, mam problem z włączeniem mikrofonu. Ja chciałam tutaj się usprawiedliwić, gdyż muszę w danym momencie opuścić sesję Rady Miejskiej ze względu na niestety obowiązki służbowe jeszcze dzisiaj. Chciałabym, korzystając z okazji, że jestem tutaj przy mikrofonie, złożyć wszystkim życzenia na nowy rok. I z punktu wykonywania swojego zawodu życzę wszystkim zdrowia i spokoju. Dziękuję serdecznie i do widzenia i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Pan Krzysztof Kulasek. Jeszcze raz witam wszystkich i chciałbym zapytać się pana burmistrza odnośnie mojej interpelacji w sprawie świateł na ulicy Mickiewicza. Czy jest pan zadowolony z odpowiedzi Wojewódzkiego Zarządu Dróg? Bo ja zasięgając języka, dowiadując się u projektantów dróg, dowiedziałem się, że tak zwane widełki czasu, przestrzeni między zapalaniem się poszczególnych rodzajów świateł, akurat na tym konkretnym naszym skrzyżowaniu są ustawione w górnych widełkach, co ogranicza naprawdę w gołym oku widać płynność ulicy Mickiewicza. Panie Krzysztofie, nie słychać pana. Nie słyszymy wyraźnie. Dlatego nie wiem, wnioskować do Wojewódzkiego Zarządu o zmianę ustawień, ponieważ przerwy między kolejnymi światłami są zbyt długie i to może się okazać tak samo niebezpieczne jak poza terenem zabudowanym, gdyby ktoś jechał 60 na godzinę i uważał, że on jedzie bezpiecznie. Następny, któremu będzie się śpieszyć, ma możliwość do 90, ale będzie musiał wyprzedzić tego blokującego. I tu jest ta sama sytuacja. Widzę sytuację, że ludzie wjeżdżają nawet przy pomarańczowym świetle, no bo jeszcze wie, że dopiero za 5 czy 6 sekund się włączy zielone dla przechodnia. Dlatego proponuję, bo to można na dwa sposoby. Można oczywiście przyjąć, że nic się nie dzieje, tak samo jak
Kiedyś radni zadecydowali o budowie domu przedpogrzebowego. Pan burmistrz przyjął postawę, że księża dowolnie mogą w nim odbywać pochówki. I w tej chwili niestety przy dużych pogrzebach dalej mamy zablokowane miasto, co można było jedną decyzją pana burmistrza załatwić, żeby tego nie było. A następnie jeszcze chciałbym się spytać, co pan burmistrz, jak planuje rozwiązać problem z tym witaczem. Obiecane było w maju, że będzie powrót do tego witacza z nazwą Kaczy Dołek. W tej chwili dowiadujemy się z prasy, że jednak będzie to witacz z okazji 650-lecia Złotoma, które tak de facto to 650-lecie za dwa dni się kończy. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dziękuję. Pan burmistrz, proszę. Mam takie samo odczucia jak pan, jeśli chodzi o kwestię sygnalizacji świetlnej w tym miejscu, ale przypomnę panu i pan, no wie pan to i mieszkańcom, że to jest w zarządzie Wielkopolskiego Zarządu Dróg. Pańska interpelacja została skierowana do zarządu. Nie chcę teraz wprowadzić pana w błąd, ale nie kojarzę tutaj jakby tej bezpośredniej odpowiedzi. Wiem, że ona była generalnie dla nas, jakby dla naszych odczuć negatywna, że i utrzymują to, że wszystko jest jak należy. To znaczy, ale nie ma w tym wyjaśnienia, bo oni przyjęli założenia przed zbadania ruchu, przed postawieniem świateł, a nikt nie, w tym piśmie nie ma odpowiedzi, czy ktoś monitorował sytuację, która się dzieje w w tej chwili po zamontowaniu tych świateł, że miasto jest zablokowane. Proponuję, żeby pan kontynuował. Rozumiem. Proponuję, żeby pan kontynuował ten temat, konsekwentnie domagał się i wskazywał pańskie uwagi. Ja będę to kierował, jeśli pan chce, żeby to było za moim pośrednictwem. Ale tutaj to są kompetencje Wojewódzkiego Zarządu Dróg i ja ich nie mogę do tego przymusić. Ja przygotuję pismo. Mam 15, ma 16. Fachowców w rodzinie też. Druga sprawa to nie wiem, jaką decyzję pan ma na myśli, którą mógłbym podjąć. Jedną, żeby nie odbywały się w kościołach ceremonie pogrzebowe, bo naprawdę to chyba... Panie burmistrzu, intencją budowy domu przedpogrzebowego było rozładowanie korków na mieście przy dużych pogrzebach. Na spotkaniu jeszcze przed budową były rozmowy z proboszczami. Dwóch proboszczów zdecydowanie wyraziło zgodę jak najbardziej. Trzeci oczywiście miał obiekcje, ale wystarczyło zdecydować, że wybory. Mało tego, w ubiegłym roku na wiosnę wyśmiewano radę, że chce tam Telebim. Okazało się, że w tej chwili przy tych warunkach, przy tych obostrzeniach to by było najlepsze miejsce do właśnie pochówków i właśnie z takim Telebimem, gdzie ludzie na dworzu nawet mogliby zachować pewne odstępy, bo w kościele tego nie są w stanie nawet zrobić, jeżeli 200-300 osób i... Panie Krzysztofie, czy można jeszcze powtórzyć to pytanie, bo nie słyszymy wyraźnie niestety. Ja myślę, że odniosę się pisemnie, panie Krzysztofie, ale na pewno myli pan tutaj i przekracza jakby swoją ocenę jakby moich kompetencji. Nie jestem w stanie księżom narzucić, aby realizowali ceremonie pogrzebowe nie w swoich kościołach. To jest tylko ich wola i taki apel był i ta intencja budowy domu przedpogrzebowego, potwierdzam, taka była i mam nadzieję, że praktyka z czasem pokaże. To generalnie rodzina ma duży wpływ na to, jak to będzie przebiegało, może sugerować pewne rzeczy, więc jak będą widzieli, że to jest wygodne, będą mieli takie opinie, to zakładam, że ten temat się rozwinie. Pozostałe sprawy omówię panu, bo są bardziej złożone i odpowiem panu też pisemnie. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Henryk Gola? Korzystając z okazji, proszono mnie, abym w imieniu koleżanek radnych i kolegów radnych odczytał apel do pana burmistrza,
Ten treść tego apelu panu burmistrzowi już jest znana, bo pismo do pana burmistrza zostało skierowane przy opiniach 7 grudnia bieżącego roku. I wobec tego odczytuję. Komisje Stałe Rady Miejskiej w Złotowie uznają, że jednoosobowe stanowisko w Biurze Rady Miejskiej jest niewystarczające do właściwej obsługi Rady. Terminowość wykonywania zadań, a także niezbędnych kontaktów z różnymi jednostkami organizacyjnymi gminy. Apelujemy do burmistrza miasta, aby zwiększyć na trwałe obsadę etatową Biura Rady co najmniej o 1/2 etatu, co pozwoliłoby na wyeliminowanie wyżej wymienionych trudności. To tyle, co miałem w tej kwestii do przekazania i ewentualnie prosiłbym pana burmistrza w imieniu radnych Rady Miejskiej o zajęcie stanowiska w tej kwestii. Dziękuję. Dziękuję. Pan burmistrz, proszę bardzo. Ja zajmę to stanowisko też pisemnie, żeby podać szczegóły, żebyśmy dysponowali faktami. No, na tą chwilę już jest pewna niezgodność, bo państwa uwagi do budżetu 2021 roku między innymi wiążą się z obniżeniem wydatków bieżących w dziale ogólnie zwanym wynagrodzeniami, a z drugiej strony wskazujecie to oczekiwanie. To jest ta niespójność, którą mówiłem przy okazji na przykład prac robót publicznych i tak dalej. Poza tym, czy mam rozumieć, bo do tej pory nie dotarł do mnie żaden sygnał, że praca, dzisiejsza obsługa Biura Rady nastręczyła jakiekolwiek problemy. Uważam, że mamy tą pracę obsługiwaną przez znanego państwu nam tutaj, mojego współpracownika, w sposób bardzo dobry. Rok jest o tyle szczególny, że wymaga zaangażowania dużo techniki i radzimy sobie z tym zadaniem. Więc uwag póki co żadnych nie było. Uważam, że jeśli będziemy konkretnie jakby też nie nastręczać tyle pracy niepotrzebnej, to ta obsługa będzie wystarczająca, ale przeanalizuję to szczegółowo i odpowiem na to pismo. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Pan Krzysztof Toronkiewicz, proszę. Ja mam 4 sprawy, chciałbym poruszyć tutaj na rozmowie. Pierwsza sprawa, którą bym chciał się dowiedzieć, to jest sprawa tego typu, że 16 grudnia mieliśmy sesję, pierwszą sesję, bo dzisiaj mamy dodatkową, gdzie no, pan burmistrz miał prawo i był na chorobowym. Ale bardzo mocno mnie to zdziwiło, gdyż otrzymałem w tym samym dniu podpisanym przez pana burmistrza de facto no, autopoprawkę. No, to, co posiadam, jaką tam wiedzę, to wiem, że pracownik, bo jest pan burmistrz pracownikiem, będąc na zwolnieniu L4, nie ma prawa przebywania ani na terenie zakładu, jak również nie ma prawa wykonywania żadnych czynności związanych z pracą, bo to nakreśla to właśnie to zwolnienie L4. Tutaj w tym momencie moim zdaniem ta autopoprawka, która do nas dotarła, jest bezprawna. Tu chciałbym się dowiedzieć od pana radcy prawnego, czy była taka możliwość, żeby pan burmistrz, będąc na zwolnieniu L4, mógł podpisywać auto jakieś poprawki lub inne wykonywania czynności, bo to, co ja wiem i co ja się dowiadywałem, to nie. Mam nadzieję, że zainteresuje się tutaj tym złotowski ZUS albo może inspekcja pracy i sprawdzi, czy to jest prawne. Ale najpierw chciałbym się dowiedzieć, żeby mi się wypowiedział pan radca prawny co do podpisów. To jest pierwsza rzecz, no i od razu bym chciał odpowiedź. Proszę, panie burmistrzu. Myślę, że porusza pan znowu, przekracza pan swoje granice, porusza pan prywatne kwestie, bo każdy ma prawo do jakiejś absencji, ma swoje powody i świat nie musi o tym wiedzieć, czy ja byłem w takim czy innym stanie z jakiego innego powodu. Przypominam, że jestem zapraszany na sesję, jestem tutaj gościem i staram się w tej sesji brać udział, ale też jestem człowiekiem. Jeżeli pan uważa, że chodzą pewne okoliczności, jakieś okoliczności, które nie dostrzega pan tutaj dobrej woli i zaangażowania, proszę powiadomić, niech pan to zrobi, niech pan weźmie tą odpowiedzialność na siebie, powiadomi odpowiednie służby, że ktoś dokonał jakichś nieprawidłowych czynności. Niech pan to
zrobię, aby się pańskie sumienie uspokoiło. Bardzo proszę, żeby ta rozmowa miała swoje konsekwencje i żeby pan nie zaniechał powiadomienia uznanych przez państwa organów, przez pana organów w tym temacie. Nie będę się dalej wypowiadał, bo... Ja nie pytałem się, czy pan był chory, na co chory, ani dlaczego chory, bo to jest chyba bardzo proste pytanie. Chodzi mi o tą autopoprawkę. Jeżeli pan nie rozumie prostych słów, powinien pan jeszcze może pójść trochę na to zwolnienie. Proste jest pytanie, czy taka autopoprawka lub inne pisma, które są podpisywane w trakcie przebywania na L4, są prawnymi? Czy to jest bardzo proste, już zrozumiałe? Teraz to było pytanie do pana mecenasa, panie Krzysztofie. Tak, oczywiście, no ale tu też w formie informacji dla pana burmistrza. Nie interesuje mnie, panie burmistrzu, na co pan chorował i jak długo. Tylko mi chodzi o to, czy miał prawo pan podpisywać. I czy w takim razie, jeżeli są takie podpisy, to czy my jako Rada możemy to traktować jako normalnie, jako prawny papier, czy nie? No to chyba jest logiczne, że mamy prawo wiedzieć na przyszłość. Pan może dla mnie to nawet iść na 3 lata na zwolnienie. Dla mnie to mi jest obojętne. Okej, okay, pytanie konkretne. Pana mecenasa poprosimy o zabranie głosu. Proszę państwa, to odpowiedź na to pytanie wymaga posiadania przeze mnie wiedzy, czy pan burmistrz był faktycznie na zwolnieniu lekarskim, czy też z jakiegoś innego powodu był ta jego nieobecność pracy była usprawiedliwiona. Wiem, że był na zwolnieniu lekarskim, panie mecenasie. To potwierdził. Jeżeli był na zwolnieniu lekarskim, to po pierwsze, fakt podpisania jakiegokolwiek pisma na zwolnieniu lekarskim nie niweczy jego ważności. Ono jest ważne, bo zostało podpisane przez uprawnioną osobę. Także tutaj żadnych obaw co do tego, że wniosek, który został państwu złożony w tym akurat dniu, miałby jakoby być obarczony wadą nieważności, jest bezzasadny. Natomiast odnośnie tego, czy świadczenie pracy podczas zwolnienia lekarskiego jest zgodne z prawem, czy nie, no tu jest na tyle bogate orzecznictwo sądów pracy i ubezpieczeń społecznych i na tyle różnorodne stanowisko rozbieżne zakładów ubezpieczeń społecznych i inspekcji pracy, że każdy przypadek powinien być badany osobno i myślę, że tutaj pan burmistrz wskazał drogę, która ewentualnie służyłaby zbadaniu tego tematu. Nie, no najbardziej to mnie interesuje tylko, że przyszłościowo, czy przyszłościowo po prostu, jeżeli by był pan burmistrz na zwolnieniu, czy podpisując takie pisma, czy to jest prawne, bo ja tam... Tak jak powiedziałem, jest prawne, jest... Jeżeli tak, no to tyle mi wystarczy, nie? Tyle mi wystarczy. To chodzi o to, czy te papiery są po prostu prawne. Bo mówię, ja to, co wiem z mojej wiedzy, to nie powinno się podpisywać, nie powinien pracownik brać po prostu prac, nie? Wykonywać. No ale dobrze, no to jeżeli pan twierdzi, że tak, to dziękuję za tą wypowiedź. Druga sprawa. Chciałbym też jeszcze poruszyć tą sprawę, to już jest nie do pana radcy, tylko do pana burmistrza, sprawę budżetu. Panie burmistrzu, bardzo dużo pan teraz reklamuje siebie w formie, jaki pan stworzył piękny budżet. No nie do końca pan tutaj prawdę mieszkańcom przekazuje, nie do końca jest to związane z prawdą. Już tutaj częściowo przekazał to kolega Romek Górzewski, który wskazał, że pierwowzór pańskiego budżetu była kwota 7 milionów z groszem, z czego 5 milionów miała iść na inwestycje dla ZWIK-u. Tak naprawdę to zostało to na same inwestycje skrojone tylko 2 miliony, z czego pan większość też chciał wykorzystać, a tak naprawdę dla Rady i dla nas wszystkich, dla mieszkańców zostawić bardzo małe grosze. Tutaj mam właśnie tak ten pierwowzór, który pan tutaj chciał zrobić, to było zasypanie wiaduktu W3, opracowanie dokumentacji na przebudowę wiaduktu przy Powstańców, przebudowa ulicy Nieznanego Żołnierza, budowa parkingu na Szpitalnej, budowa parkingu na Westerplatte, budowa budynku komunalnego przy Polnej, wykonanie przełączy komunalnych, zagospodarowanie skweru przy Półwiejskiej, ścieżka rybacka, fontanna i przedszkole. Także tak naprawdę to był bardzo, 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 bardzo cieniutki ten projekt, propozycję pana, panie burmistrzu. Ja nawet wręcz już ostatnio na sesji powiedziałem, że tutaj chciałem panu chylić czoła, bo bardzo mi się to podobało, że taki budżet pan chciał zrobić, bo
to wskazywało, że jednak można się odnieść do takiego polskiego powiedzonka, co tu robić, żeby nic nie robić, a zarobić. No to najłatwiej zostać burmistrzem i wykazać się takim budżetem. Dlatego tutaj Rada zebrała się, bo nie zgadzała się z panem, panie burmistrzu, z tak słabymi inwestycjami. Dlatego widzimy, będąc w Radzie, widzimy to, że budżet miasta stoi na bardzo dobrym poziomie i można to, te inwestycje rozszerzyć. Bardzo dużo inwestycji zostało złożone przez kluby Połączona Złotów, jak również przez drugi klub, Zadbajmy o Złotów i Niezrzeszonych. No, te dwa kluby plus pan, jeden radny niezrzeszony, po prostu doszliśmy do wniosku, że trzeba stworzyć jeden większy i więcej inwestycji zrobić. Pan w sprytny sposób, bardzo sprytny sposób, połączył i na swoich stronach udzielił informacji nierzetelnej i przedstawia tam jako praktycznie swój. To nie jest tam nigdzie napisane, że to jest propozycja pana burmistrza po uwzględnieniu propozycji radnych, tylko to pan przedstawił jako swoją propozycję, a to wie pan dobrze, że to nie do końca jest, bo dużo, tak jak już tutaj padły też słowa, nie pamiętam, czy to mówił kolega Krzysiek Żelichowski, czy kolega Romek Górzewski, dużo propozycji pan wprowadził naszych do tego budżetu, więc teraz pan reklamuje siebie, dodając jeszcze rubryczkę, jakie były propozycje od nas, gdzie u nas jest tylko tyle pokazane, no to nie jest rzetelność, panie burmistrzu. No trzeba było się wykazać i przyjąć na klatę to, co na początku samym pan pokazał. Więc no nie do końca to jest taka rzetelność z pana strony i w tym momencie no naprawdę, no nam jest naprawdę panu ciężko uwierzyć, że ma pan dobre intencje, jeżeli pan w taki sposób postępuje. A budżet to jest tak bardzo ważną sprawą, i no to jest jedna z najważniejszych spraw na przyszły rok dla miasta i dla mieszkańców. My jako radni chcemy dbać o nich. Mamy też jakieś swoje zobowiązania, których pan w ogóle nie stosuje. Pan, moim zdaniem, to pan troszeczkę tutaj tak uważa się za właściciela tego miasta Złotowa, a to nie jest tak do końca. Ten budżet, który pan przedstawił, no to nawet nie chcę mówić, a nie, nawet to ominę, bo to szkoda słów. Bo to jeden poziom. Konkrety. No do konkretu tylko chciałem powiedzieć, dlaczego nasze takie stanowisko jest i prośba taka, żeby pan zmienił swoje stanowisko, bo no do końca tutaj dla mnie jest niezrozumiałe. Trzecią rzeczą dołączę jeszcze do tego, wstawił pan nowy projekt z jakimiś tam informacjami o tytule dżentelmeńskich. No nie do końca też tam pan mówi prawdę jako fakt. Nie wiem, jaki to jest fakt, ale pan tutaj twierdzi, że za czasów pana Wełniaka, bo akurat to czytałem, więc nasunęło mi się, że to za czasów pana Wełniaka nie dbano o czystość wody. Ale niech pan pamięta i niech pan sobie nie przypina jakichś tam sukcesów, że stacja uzdatniania wody była wybudowana za pana Wełniaka, więc naprawdę w tych czasach, akurat też byłem radnym, wiem, że nie do końca tak było, że nic się nie robiło, tylko staraliśmy się całą radą i Urzędem Miasta, jak również i MZWiK, naprostować tą brudną wodę. W tych latach, akurat nie wiem, czy sobie pan przypomina, nie tylko Złotów miał problemy z wodą, ale też i inne. W tym momencie, gdzie my teraz dbamy o to, żeby woda właśnie się już więcej taka nie powtórzyła, żeby inwestycja największa, jaka tylko jest w historii miasta Złotowa, to pan próbuje ją teraz wyhamować. To też takie jest nie do końca, moim zdaniem, uczciwe z pana strony. I czwartą rzeczą, to tutaj to już bym kierował tak słowa może do pana przewodniczącego, żeby zorientował się, bo no jak od dłuższego czasu pan Piosik, pan radny Piosik nie bierze udziału ani w komisjach, ani w sesjach. To już, jak się nie mylę, to jest trzeci miesiąc. No dieta płynie, walczył o diety i teraz dieta dla niego spokojnie płynie, a jego nie ma. Czy wiem, że w uchwale jest paragraf, który mówi o obniżeniu diet, jeżeli ktoś sukcesywnie nie przychodzi na sesję i na komisję. Dziękuję. Dziękuję. Pan burmistrz, proszę bardzo. Naprawdę poświęca mi pan dużo uwagi, trochę mi to imponuje. Nie wiem, czy rzeczywiście tak panu... Bo lubię pana. I bardzo chętnie odniosę się, ta dyskusja będzie miała ciąg dalszy. Proszę państwa, dzisiaj wyraźnie widać, jakie państwo macie dobrą wolę.
dyskusja na sesji przerwana, drugi etap, poświęcono dużo czasu na to, żebyśmy wypracowali budżet. To jest wasze zadanie, które macie obowiązek przygotować narzędzie do pracy dla mnie, abym mógł wykonać ten budżet. Macie tutaj pełną swobodę, ale musicie być otwarci na argumenty, wnosząc swoje projekty, swoje propozycje. Mieliśmy na to dużo czasu. Nie podejmowaliście w pierwszych punktach tej sesji w ogóle dyskusji, bo byliście nastawieni na przeczytanie przez osobę, która do tej pory nie zajmowała głosu, oświadczenia, apelu, czy jak to nazwać, którym już przyjęliście stanowisko. W następnych punktach mieliście zaplanowane odczytanie oświadczenia, które mówiło jasno o tym, że ten budżet nie będzie przyjęty. A wcześniej poświęcaliśmy czas i energię na to, żeby tu, na sesji, nie w domu, nie przez telefon z jednym czy drugim, nie w ograniczonych jakichś tam kontaktach, tylko w miejscu do tego przeznaczonym, co też wypracowaliśmy przez lata. Jak były wszelkie inicjatywy spotkań, to wielu z was nie uczestniczyło w tych spotkaniach. Ten budżet jest wypracowany z udziałem kilku radnych, którzy bardzo chętnie się interesowały. Łukasz Piosik, czy pan Stanisław Wojtun, czy Janusz Justyna, czy Maciej Zając wielokrotnie dopytywali o detale i one są tutaj zawarte. Więc pan Roman Górzewski na przykład bardzo chętnie dzwoni z wieloma sprawami, ale jak się zaczęła dyskusja o budżecie, przestał. Nie mówcie o intencjach dobrych, kiedy macie przygotowane oświadczenie o tym, że budżet nie został uchwalony. Kiedy mamy punkt, mieliśmy przed sobą dopiero punkt, o tym miejscu rozmawialiśmy. Ciekawe jest to, że nie potrafi pan też przeczytać ze zrozumieniem komunikatów i informacji. Manipuluje pan tą informacją publiczną w ten sposób, że ja nie powiedziałem, jak ten budżet został przygotowany. Rzeczywiście opinii publicznej już przedstawiłem propozycję, nad którą dziś się spotkamy i mieliśmy nadzieję na jej uchwalenie. I wyraźnie jest napisane, przedstawiam wersję budżetu z autopoprawką, której zawarłem wszystkie propozycje zgłoszone przez kluby radnych. Mówi pan, że nigdzie nie było to napisane. No jest, jak ten przysłowiowej krowie na rowie. Jest to przedstawione. Więc ta informacja, tak ją odbieram. To są argumenty w całości przyjęte, jak mówiłem, przyjęte, aby wypracować tą wersję kompromisową. Dzieje się to kosztem tej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie MZWiK-u. Jestem najbliżej tych spraw. Nadzoruję tą spółkę i inne, każdą inną, której mamy stosowne udziały. I musicie polegać na tej opinii. Powinniście uwzględniać tą opinię członków Rady Nadzorczej, moją opinię, że spółkę dzisiaj na to po prostu stać, a skutki tego dla naszego budżetu są niekorzystne, ponieważ dzieje się to kosztem tego budżetu. Wykazaliście ogromną determinację. Padały tutaj bardzo nieprzyjemne słowa o utracie zaufania, o oszustwie. Kiedy nie przeczytaliście materiału z września, gdzie nastąpiła ta zmiana, nie spodziewałem się, że państwo tak zareagujecie i spróbujecie obarczyć winą mnie, mówiąc o tym, że próbowałem coś ukryć. Zmiany w budżecie ćwiczymy na każdej sesji i cały czas polegamy na tym, że państwo czytacie te materiały i zadajecie pytania, jeśli brakuje jakiejś informacji. Więc to było dla mnie bardzo nieprzyjemne, że tak zostało to potraktowane i kiedy podjęliście nawet uchwałę wadliwą prawnie, co się potem potwierdziło, żeby jednak ten budżet i tą kwotę zachować, wprowadziłem wam to, żeby tą dyskusją właśnie moglibyśmy się zająć, żeby moglibyśmy potem pokazać, że to jest możliwe. Macie gwarancję, mimo to, że ta uchwała z waszego powodu wadliwa nie przeszła, macie z mojej strony gwarancję, że jestem w stanie wrócić z tymi środkami. Zrobiłem to dla was, ale nie odbieracie tego znowu jako aktu dobrej woli. Teraz mówię, dajemy więcej danych. Może to było za wcześnie. Mamy milion już na koncie na rzecz tego MZWiK-u. Mamy okazję podyskutować, żebyście nie dysponowali informacjami na telefon jeden czy drugi. Już wie, ile będzie taryfa wyglądała. Skąd to? Jak to? Poprosiłem o wyliczenie, o analizę panią prezes spółki. Dysponujemy ją. Pokazaliśmy, że będą wzrosty prawdopodobnie taryf, ale głównie z powodów amortyzacji i to, czego się jakby, no, bo tak zakładałem, że się tego głównie obawialiście, tego skutku, można było na bazie tego konkretu porozmawiać, choć on też jest szacunkiem. Pokazałem właśnie to, ale w drugiej właśnie roku autopoprawce zaproponowałem wszystkie działania i niech mi ktoś się zgłosi, którego działania tam nie ma. Nie ma takiej osoby.
Wszystko, co chcieliście, jest tu zawarte. Niech Pan nie rozdziela nas na to, że my i wy, miasto tego czy tamtego, wy zgłaszacie tą potrzebę i ona jest analizowana. Będziemy zawsze dyskutować, czy jest na dzisiaj priorytetem. Znaczy, udało się wprowadzić te zadania i można je wprowadzić. Proszę też nie używać argumentu, że ja przypisałem sobie usługę, jakąś wykonaną robotę dotyczącą stacji uzdatniania wody. Nawet bym tego nie chciał. Oczywiście, że to powstało za czasów Stanisława Wełniaka, tak jak i cały czas, jak cały problem zanieczyszczenia wody, gdzie wszyscy musieli tą wodę kupować w marketach. Dlaczego tak się stało? Ponieważ ktoś bez wyobraźni nie zaplanował stosownie wcześniej odpowiednich inwestycyjnych zabiegów, remontów, doszło do skażenia, stacja została zatrzymana i było na gwałt poszukiwanie rozwiązań. Jak to się stało? Nie tak, jak my robimy teraz, że reagujemy z wyprzedzeniem, na przykład to przedszkole i szukamy takich zadań, które już, no, tak jak ten wiadukt, tak, coś się gdzieś zapadnie, coś się rozpadnie. Szukamy, tak jak całe przedsięwzięcie MZWiK-u, to było poszukiwanie grantu, złożenie projektu i przeciwdziałanie wszelkim możliwym awariom czy wypadkom w tak wrażliwej i niebezpiecznej kwestii, jaką jest na przykład właśnie zaopatrywanie w wodę czy odbiór ścieków. I wokół tego zadania było mnóstwo pracy. A to, co się działo wtedy, to było po prostu jechanie, jazda na ledwo funkcjonującym około stuletnim sprzęcie, przecież uzdatnianie wody odbywało się w wieży ciśnień, na metalowych komorach z udziałem chyba koksu. Więc no, dzisiaj są w ogóle niedopuszczalne. Z chlorowaniem wody, z dużą zawartością manganu. Dzisiaj wodę mamy ze stacji uzdatniania, ale projekt został nie sfinansowany z jakiegoś dofinansowania. Została to pożyczka wzięta, którą trzeba było zapłacić. A można było tak, jak teraz to przedsięwzięcie, uzyskać dofinansowanie. Nie byłoby tego kosztu, gdyby tego nie robiono w panice na ostatnią chwilę. I to nie jest moja zasługa. Moją zasługą jest starać się mieć dużą wyobraźnię i wyprzedzać pewne procesy, które stanowiłyby pewne zagrożenie. Między innymi dlatego jednym z pierwszych działań, które też się udało rozliczyć w ramach tego dofinansowania, było wybudowanie drugiego łącznika kolektora między przepompownią, którą znacie przy Jeziorze Miejskim, a oczyszczalnią ścieków, żeby nie było takich sytuacji jak w słynnej Czajce, gdzie właśnie padła ta rura przekaźnikowa i oczywiście dokumenty pozwalają awaryjnie zrzucać ścieki do rzeki. To się działo w Gdańsku, to się działo w Warszawie. Ale nie zadzieje się, mam nadzieję, w Złotowie, bo mamy dwa awaryjne kolektory, których Stanisław Wełniak nie wybudował, choć były w projekcie, zrobił jeden. Więc to też zostało uzupełnione. Także mówmy o faktach. Dżentelmeni rozmawiają o faktach. Proszę w ten sposób nie pobudzać opinii publicznej, nie budzić sztucznych, niepotrzebnych emocji, bo rozmawiajmy o faktach. Dziękuję. Dziękuję. Pan Krzysztof Toruńciewicz, chcesz coś odnieść? Panie burmistrzu, w takim razie, jeżeli rozmawiamy o faktach, służę uprzejmie, panie dżentelmenie. Poniżej prezentuję, jestem na stronie Złotów Wielkopolskie Zdroje. Poniżej prezentujemy propozycje dotyczące budżetu zaproponowanego przez burmistrza miasta Złotowa Ola oraz klub Rady. Po lewej stronie pisze, jest tabelka i pisze. Projekt planu inwestycji na 2021 burmistrz miasta Złotowa i ciąg pełny. Po prawej stronie rubryczka projekt planu inwestycji na 2021 kluby radnych zadbajmy o Złotów i połączą nas Złotów. Jest rozdzielenie? Jest. Teraz pytanie jest, od kiedy panie burmistrzu, pan chciał dać na chodnik przy ulicy Brzezińskiego, na budowę, na dojazd na ulicy Chojnickiej, na straż, na policję i wiele innych tutaj jeszcze innych rzeczy, gdzie tak naprawdę mamy pańskie pisma, które dostawaliśmy na początku wcześniejsze, nie było tego. Pan nam tutaj połowę rzeczy poobcinał, których my panu proponowaliśmy. My, rada, a nie pan. Niech pan wejdzie sobie na Złotowskie Zdroje, może pan tego nie śledzi, pan może nie wie. Proponuję panu wejść na tą stronę Złotów Wielkopolskie Zdroje i tutaj zobaczyć na temat propozycji burmistrza. I to są, proszę pana, fakty. Fakty nie do odrzucenia. Dziękuję. Panie przewodniczący, czym mogę? Pani Marula Werner, proszę.
Proszę Państwa, tylko chciałam wrócić do tego wniosku, który przeczytał pan Heniu Gola, porywając tam ten temat. Ja chciałam tylko powiedzieć tak, że my jesteśmy bardzo zadowoleni z pana Piotra. Jest wspaniałym pracownikiem Urzędu Miasta, bo pracując 24 na dobę, to naprawdę trzeba być super. Było kilka razy, były osoby, nie wiem, to byli chyba bodajże starzyści. Już od tamtej kadencji jest ten problem i cały czas ktoś miał zostać. I jakoś nikt nie został, bodajże już były 3 czy 4 osoby. I myślę, że tylko problem to miał pan Piotr, bo ciągle musiał te osoby uczyć. Nie dość, że musiał wykonać swoją pracę, musiał jeszcze uczyć nowe osoby. Na pewno ma brak zastępstwa na urlopie, ma brak zastępstwa w czasie choroby, też jest problem. No i myślę, że panie burmistrzu, nawet pan ma zastępstwo, jak pan choruje. Dziękuję. Dziękuję. Pan burmistrz, proszę. Proszę Państwa, organizacja urzędu jest moją kwestią. Przyjmuję tą uwagę, ale naprawdę, jeśli dokonacie pewnych zmian, na przykład nie będziecie ustanawiać sesji o 17 do 21, to ja nie będę musiał angażować pracowników i oddawać im czasu pracy. Każda inna gmina potrafi spotkać się w godzinach. Macie, wykonujecie tą pracę społecznie. Macie rekompensatę w formie diet od utraconych ewentualnie dochodów. Macie prawem przypisane upoważnienie do tego, aby żądać od pracodawcy zwolnienia na rzecz wykonywania tych obowiązków. Ale ustalacie to w innych czasie, w wygodnych dla siebie formach, angażując nas tutaj, co doprowadza nas do furii, kiedy siedzimy od 7 rano, pracując codziennie, rozwiązując miejskie problemy, które pan Żelichowski wspomniał, nie jest łatwo, kiedy spotyka się z tymi zgłaszanymi uwagami, wnioskami. Nie, bo tak jest, bo mieszkańcy tu przychodzą głównie, żeby rozwiązywać ich problemy, nie mówiąc, że jest wspaniale. I my to naprawdę robimy na co dzień. Cały sztab ludzi, dzisiaj też tutaj jest sztab ludzi, który chce, ma bardzo dobre intencje i chce te sprawy załatwiać. Dzisiaj jesteśmy zdruzgotani, że nie potrafiliście przyjąć budżetu, że mieliście tajny plan oświadczenia, że tego nie zrobiliście, pomijając całą merytoryczną dyskusję. Zmarnowaliśmy te godziny, minuty, mówiące o argumentach na rzecz budżetu. Te pańskie, pana Korunkiewicza wypowiedzi po prostu są pozbawione jakiegokolwiek sensu, kiedy było miejsce na debatę, a zostało to zmarnowane, bo trzeba było oświadczyć, że nic z tego nie będzie po fakcie. Więc proszę, ja ten urząd funkcjonuje sprawnie. Urząd i samo miasto poprzez nasze działania wspólne jest naprawdę wysoko cenione i stanowi pewien przykład, jeśli chodzi o gospodarkę finansową, zrównoważony rozwój, podejście do tych zagadnień. Potrafimy to robić, bo mamy od lat, jesteśmy oceniani jak każdy inny z 2,5 tysiąca samorządów, oceniani pod kątem wielu wskaźników, które są zawarte w twardych danych GUS-u. Stąd w tym roku ponownie jesteśmy na 6. miejscu jako miasto Złotów w rankingu zrównoważonego rozwoju, oceniani pod kątem 15 różnych czynników środowiskowych, ekonomicznych. Z czego to wynika? Myślicie, że z szaleńczej, niezorganizowanej, niepojętej gospodarki finansowej i propozycji abstrakcyjnych, które ja z panią skarbnik państwu składam? Skąd ta mocna pozycja budżetu miasta? Między innymi z tych przemyślanych zagadnień, przemyślanych i tych właśnie propozycji budżetu i możliwości kierowanych do was do wydatkowania. Na jakie zadania? Dyskutujmy, ale ile, jakim trybem, czy z kredytu, czy z jakiegoś zwiększanego deficytu, zostawcie to fachowcom. Zostawcie to fachowcom i naprawdę zaufajcie, nie marnujmy tej energii na taką dyskusję, że teraz ja będę ad hoc z panem Korunkowiczem dyskutował. Ja się z panem chętnie spotkam i podyskutuję, skoro zarzuca mi pan brak wiedzy, możemy się spotkać przy stole i pogadać o tym, a najchętniej na udeptanej ziemi, więc możemy to zrobić, sobie powyjaśniać, ale nie marnujcie czasu, bo to daje, to po prostu deprecjonuje rangę rady, rangę burmistrza. To nie po to jesteśmy powołani, żebyśmy doprowadzali do takich pyskówek. Nie robimy tutaj tego, co mamy niestety okazję oglądać na innych forach. Po prostu zawsze mieliśmy tą przewagę, że jako ludzie lokalni dostrzegamy te problemy i umiemy rozwiązać się, porozumieć. Wszystkie inne gminy, nawet kwestie budżetowe, zatwiają w krótszym czasie. Nie ma takich wizerunkowych dyskusji czy jakichś idiotycznych oświadczeń, tylko po prostu rozmawia się o konkretnych argumentach. Jest pula pieniędzy do podziału, są priorytety. Dzielcie, 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 aż się budżet
kwota skończy i tyle. Resztę, jeśli można, to w trakcie roku, jeśli nie, to może w następnym. I to trzeba zrozumieć. I tak musimy pracować. Nie zakrywajcie się, ten zadzwonił, ten nie zadzwonił. Teraz przed nami ponownie staje temat. Ja już zapraszam do takich rozmów i dyskusji. Powiedzcie, w jakiej formie. Ja to powiedziałem we wrześniu. Ile chcecie spotkań? W jakim chcecie trybie? Dajcie mi znać. Zostałem tylko powiadomiony, że o 17 będzie sesja. Nie ma żadnych woli w kwestii ustalenia tej godziny. Nie róbcie tego w późnych porach wieczornych, żeby nie było takiego pędzenia, jak dzisiaj miałem wrażenie, że jest, żeby zakończyć jak najszybciej dyskusję i zakończyć, bo każdy ma jakiś tam swój plan. To jest nasze zadanie społeczne. Dziękuję. Pan Maciej Zając, proszę. Odniosę się. Przepraszam, pan Maciej Zając teraz i potem pan Krzysztof. Mogę? Pan Maciej Zając i potem pan Krzysztof w Toronto. Dziękuję, bo długo czekałem na ten głos. Ja tutaj, jeżeli była mowa o trzymaniu się faktów i tego wszystkiego, takiej sprawiedliwości, że tak powiem, przy podziale tych środków pieniężnych w budżecie, no to ja zostałem poproszony przez moich kolegów o to, żeby zapytać Szanowną Radę, dlaczego jest tak, że we wnioskach w projekcie budżetu na 2021 rok mamy na terenie naszego tutaj miasta dwie służby mundurowe powiatowe, jest to Straż Pożarna i Policja. Zarówno jedni, jak i drudzy bardzo dobrze realizują swoje zadania ustawowe. Jedni łapią złodziei, drudzy gaszą pożary i tak dalej, a we wnioskach do dofinansowania na 2021 rok różnica pomiędzy Policją a Strażą Pożarną jest blisko 60%. Gdzie chciałbym zwrócić uwagę radnych na to, że w sytuacji, kiedy jest pandemia i COVID, blisko ponad 300 interwencji dziennie jest wzrost, jeżeli chodzi o kontrolę miejsc kwarantanny. I widzę tylko tam niebieskie radiowozy, niebieskich ludzi. Natomiast kwota, która została przyznana, to jest 20 tysięcy, natomiast na straży 35. I dlaczego tak to jest? Właśnie nie rozumiem tego. Powinno być, według moich kolegów, którzy ze mną rozmawiali, powinno być porówno. Bo zarówno jedni, jak i drudzy robią swoje. A powiem, jeżeli chodzi o pandemię, no to niestety policja tutaj została zaangażowana i wspólnie z sanepidem i z pozostałymi służbami realizuje to we zwiększonym zakresie, we wzmożonej aktywności, zarówno jeżeli chodzi o kadrę, o środki transportu i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj nie mogę się z tym zgodzić i mają chłopaki rację. Mówię, jedni i drudzy dla mnie są the best. Natomiast tutaj, jeżeli mamy być sprawiedliwi, obiektywni i trzymać się faktów, no to niestety, ale tutaj nie ma tej sprawiedliwości. Dziękuję. Ale jest szansa. Dziękuję. Pan Krzysztof Koronkiewicz. To najpierw się odniosę do pana burmistrza. Zgadzam się, panie burmistrzu, z pana wypowiedzią jak najbardziej. Rozmów powinno być, powinniśmy się spotykać i tak dalej. Tylko pytanie jest, bo my zapraszaliśmy pana na rozmowy, było wiele rozmów, było wiele spotkań. Na ilu pan był? Bo ja już odpowiadam, na żadnym. Więc trudno, wie pan, trudno w tym momencie z panem polemizować na temat spotkań, że pan ma bardzo dobrą wolę. Wolę może ma pan, ale czasu albo chęci na to, żeby się spotkać, przedyskutować, nie. To jest jedna sprawa. Już się odpowiadam, Maciej, dlaczego taka sprawa wyszła. Może dlatego, że po prostu takie wpłynęły pisma. Wpłynęło pismo z Policji 20 tysięcy, wpłynęło ze Straży 35 i wpłynęło, co prawda, spóźnione, bo tego też nie zaznaczyłeś, a powinieneś wiedzieć i powinieneś to też nadmienić, że szpital chciał 60. Tylko że spóźnił się terminowo, nie wykonał, w terminie nie przysłał swojej propozycji i zapytania o możliwość dotacji, dlatego no niestety nie zachowując terminów, szpital nie otrzymał tych pieniążków. Jeżeli ktoś pisze, że, tak jak policja napisała, że o wsparcie ich 20 tysiącami, zrobiliśmy to, wykonaliśmy to w 100%, Przekaż kolegom 100% tego, co napisali. Tak samo Straż Pożarna napisała o dotację 35 tysięcy. W 100% chcemy im pomóc jednym i drugim. Także no bardzo proste to jest. Znaczy ja to rozumiem, Krzysztof, tylko kwestia jest tego typu, czy my jesteśmy tutaj od tego, żeby przyklepywać pisma, czy decydować o tym, gdzie te środki mają iść i w jakiej kwocie. No bo to jest... Macie, jeżeli przychodzi pismo do Urzędu Miasta, z prośbą o dotację, tak samo przyszło pismo do Komisji Bezpieczeństwa, że z prośbą o wsparcie finansowe na kwotę 20 tysięcy, druga jednostka pisze o wsparcie na 35 tysięcy, wykazując zadania, jak, na co mają to iść, to my albo się przechylamy temu, albo nie. W tym momencie radni byli przychylni.
dać w 100% dla policji i w 100% dla straży. Jeżeli by wpłynęło pismo w odpowiednim czasie ze szpitala, nie wiem, czy akurat by takie środki się znalazły, 60 tysięcy, ale na pewno też by dostali wsparcie. Po prostu każdy co roku od wielu, 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 wielu lat dostają wsparcia. Tak samo dostała policja, straż co roku. Sprawdź sobie budżety z poprzedniego roku. Ja ci mogę udostępnić. Znaczy ja sprawdziłem i zawsze jest szpital różnica. Szpital tyle nie dostawał. Szpital tyle nie dostawał. 10 tysięcy różnica zawsze jest pomiędzy policją a strażą, to jest jedna kwestia. A nie tak niedawno, 16 grudnia, słyszałem, jak jeden z radnych śmiał się, że zakup radiowozu, co to ma być? Maciej, kto się śmiał, co i jak? Maciej, ja ci tłumaczę to, że to chodzi na zasadzie... No tak, tak zostało to skomentowane, jeżeli chodzi o... Każdy ma swój komentarz, nie będę się wypowiadał za czyjś komentarz. Jako przewodniczący bezpieczeństwa mówię ci, że oparliśmy się na pismach i takie jak pismo złożyła policja, takie jakie samo pismo złożyła Straż Pożarna, po prostu my w 100% je zrealizowaliśmy, więc tutaj nie powinno być niesmaków, bo tak policja potrzebowała. A jeżeli by policja w ogóle nie napisała, wcale, też by miała dostać? Nie mi jest to, nie, to ja, tutaj panowie, mam pytanie. Jeszcze tutaj macie Państwo pytania do Pana Burmistrza. No właśnie. No nie, dziękuję. Dziękuję. Zrozumiał. Jeżeli Maciej chcesz, to bardzo chętnie z Tobą telefonicznie po sesji Ci to wytłumaczę. Przedzwoń do mnie, jeżeli będziesz potrzebował takiej wiedzy. Pan Krzysztof Żelichowski, proszę bardzo. Panie Burmistrzu, ja taką drobną rzecz tylko. Ja już tam zgłaszałem do Pana Krzysztofa odnośnie przesunięcia tablicy przy ulicy Krzywoustego, tej ogłoszeniowej. Ona stoi dosyć niefortunnie tam. Nie wiem, czy Pan zna tą sprawę, bo ona stoi przy samej ulicy, przy tym rozjeździe. A uważam, że jakby stała w innym miejscu, tam gdzie kiedyś był kiosk, to miejsce było bardziej wskazane i bardziej nawet chyba bardziej zauważalne i więcej ludzi tam przychodzi, jak teraz ona stoi w tym miejscu. A na dodatek ona zasłania teraz nawet tych ludzi, którzy jadą ścieżką rowerową. Tam już były kilka kolizji, było co prawda drobnych, ale samochody nie widzą tych ludzi, którzy jadą ścieżką rowerową. Jeżeli tą tablicę by można przestawić od 20 czy 30 metrów w stronę Urzędu Miasta, to by to naprawdę rozwiązało sprawę. Ja tam z panem Krzysztofem Sikorą już rozmawiałem na ten temat, ale nie wiem, czy tam coś dalej w tej kwestii jest robione. Obiecał mi, że się zajmie, miał sprawdzić grunt. Grunt jest miejski, no tylko by trzeba było to przestawić, tak? Tylko to chciałem, żeby tam ruszyć jeszcze. Dziękuję. Pan burmistrz, proszę. Fragment sprawy znam, bo wiem, że brakowało tej tablicy, na co zwróciła nam uwagę policja po wykonaniu tego doświetlenia przejść dla pieszych, które już tam funkcjonuje. A rozumiem, że teraz Pan wnosi, żeby to nie w tym miejscu, tylko przeniesienie. Ja się zapoznam z tym i zobaczymy, co można zrobić. Dobrze, dziękuję. Panie Przewodniczący, czy ja mogę? Proszę, Pani Burmistrz. Proszę Państwa, mam pierwszy raz uczestniczę w sesji zdalnie. To jest dość ciekawe doświadczenie. Siedzę sobie wygodnie w fotelu i zaczęłam myśleć jako mieszkaniec miasta. I tak sobie kombinuję właśnie od dłuższego czasu, co ten mieszkaniec miasta z tego wszystkiego zrozumie. Sytuacja jest taka, że miasto ma 90-milionowy budżet, nie ma praktycznie większego zadłużenia, stoi finansowo świetnie. Dzisiaj jest 30 grudnia, a miasto nie ma ani budżetu, ani WPF-u. O co tu chodzi? Uczestniczę w uchwalaniu budżetu pewnie po raz szósty. Jeszcze nigdy, nigdy nie było takiej zgodności między propozycjami burmistrza, a propozycjami klubu. Zawsze było tak, że było mnóstwo, przynajmniej kilka takich inwestycji, które były sporne. W tym budżecie wszystkie propozycje klubów radnych zostały zawarte. Teraz pan Koronkiewicz mówi, że zostały ukradzione przez burmistrza, co rozumiem należy potraktować po prostu jako żart i kompletne niezrozumienie tematu. Sprawa druga. Dopilnowaliśmy, Państwo w sierpniu uchwaliliście procedurę, nową procedurę uchwalania budżetu i myśmy tej procedury dopilnowali no drobiazgowo. Ja się już tych paragrafów z tej procedury nauczyłam na pamięć.
Tam była mowa o tym, że burmistrz składa budżet, radni składają wnioski, burmistrz się do nich odnosi. Przypominam, że spotkania, które wcześniej pan burmistrz inicjował, zostały w zeszłym roku wyśmiane i potraktowane jako coś nieformalnego. Dzisiaj dopilnowaliśmy procedury i to okazuje się, że nadal nie zaskutkowało. W tej procedurze nie przewidzieliście państwo żadnych spotkań. Teraz okazuje się, że tych spotkań straszliwie brakuje. O co tu chodzi? Przed chwilą radni, głosując przeciwko uchwale budżetowej, temu co przedłożył budżet, głosowali przeciwko własnym propozycjom inwestycji. Głosowaliście państwo przeciwko własnym propozycjom inwestycji. Upieracie się przy przekazaniu pieniędzy i to znacznej kwoty, 1/3 całego budżetu inwestycyjnego w spółce. Pan burmistrz, podejmując decyzję o cofnięciu dofinansowania, oparł ją na bardzo drobiazgowym analizie tego, co się w spółce dzieje. Ja rozumiem, że można sobie łatwo mówić, że Rada Nadzorcza nic nie robi, jest niekompetentna. Natomiast ja mogę się wykazać po pierwsze sporą wiedzą na temat spółki, a po drugie dokładną analizą tego, jak spółka funkcjonuje. I jesteśmy przekonani o tym, że spółka tego dofinansowania nie potrzebuje. Sprawa następna. Nie mamy budżetu. Nie mamy budżetu. W związku z tym w styczniu nie można ruszać z inwestycjami. A przecież wiadomo, ćwiczyliśmy to w zeszłym roku dość boleśnie. Nie mogliśmy ruszyć z budżetem, bo budżetu nie było. Przejdą nam koło nosa najkorzystniejsze przetargi. Moglibyśmy z nimi ruszać już od stycznia? Nie będziemy mogli. Następna sprawa. W tym apelu, który został odczytany przez panią radną Jęsiek, tak naprawdę nie było żadnego konkretnego, merytorycznego zarzutu dotyczącego tego, dlaczego budżet przedłożony przez burmistrza jest niewłaściwy. No dlaczego jest niewłaściwy? Bo tam ktoś się nie spotkał, bo ktoś nie ma zaufania. Proszę państwa, czy mieszkańcy miasta nie oczekują od nas wszystkich, żebyśmy do kieszeni schowali zaufanie, nasze osobiste animozje, tylko uchwalili budżet, bo mieszkańcom jest ten budżet potrzebny. Są im potrzebne inwestycje, które tam się na tej liście znajdują. Tak naprawdę to różnica dotycząca tych budżetów, bo ja zakładam, no oczywiście też bardzo dokładnie tą tabelkę przeczytałam, zakładam, że będą mieszkańcy, którzy to przeczytają. I tam są tak naprawdę, to chodzi o tą dotację dla MZWiK-u i chodzi o obcięcie wydatków bieżących. Powiem tak, im dłużej tutaj pracuję, to tym częściej się przekonuję, że tak naprawdę poza wiedzą ekonomiczną, to potrzebna jest trochę odrobina zdrowego rozsądku. Proszę państwa, kto w budżecie, każdy z nas ma swój budżet, tak? Każdy z nas ma swój budżet. I teraz kto w każdym budżecie jest odłożone na życie i na inwestycje, tak? Czyli na to coś tam ekstra. I teraz kto bierze z tego na życie i bierze na inwestycje? No nikt. No nikt rozsądny. Druga sprawa, kto zaciąga kredyt na rzecz kogoś, kto sam ma zdolność kredytową? No przecież w normalnym życiu nikt tego nie zrobi. Pytam, dlaczego w budżecie miasta takie działania powinniśmy podjąć? I teraz następna sprawa. Tak naprawdę ja rozumiem, że bo państwo no, chcecie mieć wpływ na kształt budżetu. Ale przypominam, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym radni decydują o kształcie budżetu, natomiast wykonuje go burmistrz. I ja już na ostatniej sesji pytałam, co będzie z odpowiedzialnością? Bo jeżeli państwo uważacie, chcecie wziąć na siebie odpowiedzialność za wycięcie inwestycji typu centralne ogrzewanie w przedszkolu, to kto weźmie na siebie odpowiedzialność, jeżeli tam coś trzaśnie? Ja zostawiam to bez odpowiedzi, bo myślę, że odpowiedź wszyscy znają. Wiem, że za chwilę będę narażona na ataki, że jakim prawem zabieram głos, bo w końcu radni decydują. Ale ja tutaj się wypowiadam właściwie w imieniu całej grupy ludzi, która współpracuje z panem burmistrzem, która przygotowuje mu szereg różnych analiz, która przynosi informacje, które pozwalają podjąć rozsądne decyzje. I powiem tak, że coraz częściej mam takie wrażenie, że państwo po prostu pracę nas wszystkich kompletnie, ale to kompletnie nie tylko ignorujecie, ale deprecjonujecie. Bo podejmujecie decyzje na podstawie czyjegoś widzimisię, natomiast ignorujecie przedłożone analizy, przedłożone pisma. No
Nie wiem. Nie wiem, jak ocenią to mieszkańcy, ale nie sądzę, żeby to było działanie w ich interesie. Dziękuję. Dziękuję. Pan Stanisław Wojtu nie chciał zabrać głos. Tak, ja mam pytanie no konkretnie do jednej osoby. Myślę, że do przewodniczącego największego klubu, czyli do pana Romana Grzyskiego. Była przed sesją komisja. 4 godziny albo nawet i więcej rozmawialiśmy na temat wniosków 2 klubów, największych klubów radnych do budżetu. Sesja 16 grudnia też chyba parę godzin ładnych, ja nie wiem nawet jak długo to trwało, była dyskusja nad zmianami w budżecie, które i gotowymi wnioskami, które te 2 kluby miały. Co się dzisiaj stało, że zrezygnowaliście z tych wniosków? Przecież już niewiele brakowało, aby ten budżet zamknąć waszymi głosami. Brakowało tylko tego, aby konkretnie wskazać w wydatkach bieżących, skąd zabieracie środki. Pytanie mam, dlaczego tego nie zrobiliście? Co się stało? Tego jest pani skarbnik. Może można? Można? Nie jest od tego pani skarbnik. Jest. Proszę bardzo. Za to pieniążki bierze. Pan Roman Grzewski, proszę. Radny kolego Stanisławie, uwaga twoja była słuszna, tylko ja jeszcze wracam do jednej sprawy. Pani Hołodowska dała taki duży wykład. Myślę, że ja już też się raz do tego odnosiłem, ale postaram się jeszcze raz. Padło kilka spraw. Pan burmistrz mówi, że ja dzwonię, pytam się, a odnośnie budżetu nie mam. Panie burmistrzu, ja będę, dopóki będę radnym, w każdych sprawach drobnych nie będę dzwonił do pana, są do tego pracownicy. Jeżeli większe sprawy do pana będę w sumie dzwonił. Odnośnie budżetu. Zabolała mnie jedna rzecz. Proszę spojrzeć. Następującą rzecz. Zrobiliśmy burzę mózgów pana i tych 2 klubów. Było 44 zadania. Dobrze pan wie o tym, ile było. I nagle proszę, co się stało? Afera o 5 milionów złotych, którym nam nikt nie przedstawił żadnej analizy. I jest tutaj pana projekt budżetu, który poszedł do RIO i do radnych i do tego się cały czas wraca. Jest 7 milionów 300. I z tego idzie 5 na miejski zakład wodociągów i tą kanalizację. I zostaje praktycznie no, budżet taki, który no, jest minimalny, który się nic nie może zrobić, bo tylko na takie wydatki jest 1 milion coś do tego. I teraz do Stasia było pytanie, czemu się z tego wycofaliśmy? Bardzo prosty sposób. Przez cały czas naszą dobrą wolę, nasze prace odnośnie stworzenia to, żeby na wodociągi pieniążki poszły i na wydatki inwestycyjne były, to z każdej rzeczy była przeszkoda od kierownictwa Urzędu Miasta, że nie zrobią, nie zmienią. A dobrze państwo o tym wiecie, że budżet miasta powiązany jest z WPF. I dopóty nie będzie wola pana burmistrza, takie no, po prostu polecenie służbowe, że pani skarbnik ma to zmienić, to jest bardzo prosty układ, że to idzie do RIO i tam na RIO wszystkie nasze tu prace są odrzucone. Czyli tutaj w tym po prostu wszystkim, panie burmistrzu, ja też jako tutaj biorę odpowiedzialność i też bierzemy za te tutaj swoje miasto. Są takie różne zdania, tu padły dużo, ale trzeba stanąć do tego jeszcze raz i się nauczyć tego, tych rozmów. Musi strona, a to polega na tym, że trzeba wypracować wspólny kompromis, który by był. I dlatego tutaj z tego się wycofaliśmy, bo nikt nie chciał nam zmienić, a my jako radni nie mamy narzędzia pracy, żeby powiązać to zmiany w budżetach na dany rok z WPF. I to tak troszeczkę jest to walka z wiatrakami. Panie burmistrzu, ja pana cenię, pan pokazuje się medialnie, wszystko jest okej. Tylko jest taka jeszcze sprawa. W tych samorządach jest taka malutka polityczka. Jeżeli tutaj jest, pan ma tych radnych 2-3, jest ten klub, który tutaj jest, znaczy z tego i to nagle się coś tutaj, te nasze, nie ma tego wypracowania wspólnego stanowiska, czyli jest pana głównym zadaniem, żeby pan znalazł taką dobrą formę, żeby nas tu przekonać, a tutaj widzę po tym, że są takie cięcia cały czas, że my jesteśmy negatywni i jest odbijane połeczka w jedną, drugą stronę.
No i tu tak są takie skutki, jakie są. I dlatego to, ja też jestem tym, powiem szczerze, zmęczony, bo to trwa już trzeci miesiąc i to z każdym rokiem jest coraz gorzej. Ale mam taką iskierkę w tunelu, musi być, że musimy stanąć jeszcze raz do tego stołu i w styczniu wypracować kompromisowe wspólne stanowisko. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Henryk Gola. Bardzo dobrze się słuchało kolegi Romana Górzewskiego i wszystkich innych wykładów, bo one są zawsze cenne. Z każdego wykładu można coś wynieść dla siebie. Doświadczenie ubiegłym rokiem i jak się potoczyła sprawa budżetu, niepoprawieniem przez na prośbę radnych pewnych danych zapisanych w tak zwanym WPF-ie, bo przypominam, że co do wydatków majątkowych innych rzeczy, to RIO nie miało żadnych zastrzeżeń. A ja odniosłem takie wrażenie, że pan burmistrz, może niekoniecznie pan burmistrz, chciał zastosować ten sam system, który zastosował w ubiegłym roku. Nie poprawimy. Będzie negatywna odpowiedź, czyli trzeba znowu poprawić to i tamto. I znowu się spotkamy na sali i znów będzie jakaś tam część radnych, która prosiła o to wręcz i wyraźnie, kto był to pamięta, żeby poprawić i ten budżet, który przeszedł w WPF-ie negatywnie, po prostu wrócił po poprawieniu ponownie do Regionalnej Izby Obrachunkowej i ten budżet by ruszył od stycznia. A co się stało? W oparciu o kilka osób pan burmistrz stwierdził, że doszliśmy do porozumienia, gdzie wyraźnie zdania były zupełnie odmienne. No i wtedy to się odbyło, wprawdzie to historia, ale teraz jesteśmy w teraźniejszym czasie, ale historia też jest ważna. I co się stało? No stało się to, że no nie zostały te sprawy poprawione i teraz wyszliśmy z chlubą, a pan burmistrz zapomniał, że podrzucał tam pewne rzeczy jeszcze do tego. No i teraz, kiedy mamy ten kompromisowy budżet, nazwany kompromisowym, bo kompromisu przecież nie widać, bo jeżeli chodzi o kompromis, to siadają osoby do stołu i jeszcze negocjują i wtedy to ma sens. Natomiast odbijanie się nawzajem pismo, wyjaśniłem czarno na białym i musicie to zaakceptować. Otóż nie. Negocjacje to nie jest głaskanie się po główkach, tylko to jest twarda walka dochodzenia do stron. I kompromisem nazywamy wtedy to, że jeżeli obie strony są nie do końca zadowolone, a chociażby po 50%, wtedy to jest rozwiązanie. I teraz myślę, że no nie ma teraz tego budżetu i na pewno to, że odczytała pani Agnieszka, nie apel, ale informację, też taką pewnie dla społeczności miasta Złotowa, że to nie jest tak lukrowane wszystko, jak to wygląda, bo pewne rzeczy nie powinny się chyba jeszcze pokazać medialnie, jeżeli tego budżetu nie ma. Jeżeli nie ma, bo pochwalić się możemy tym, że doszliśmy do porozumienia, jest to i to, proszę bardzo, Facebook może trzeszczyć, prasa lokalna może się cieszyć, mamy coś takiego. A tak, czy tego chcemy, czy nie, jedna strona i druga może być bardzo różnie postrzegana przez społeczeństwo Złotowa. Nie ma takich osób, którzy są omegami i wiedzą wszystko na temat wszystkiego. Ja o sobie tego powiedzieć nie mogę. Ale jest za dużo lekcji, mowy o dobrej woli, a tej dobrej woli nie ma. No niestety. No i nie ma. Nie wiem, czy jest coś w stanie zaprzeczyć temu, co mówię. Bo ja odnoszę takie wrażenie, że tak to właśnie jest. Bo gdybyśmy rozmawiali od tego września i znali te wszystkie kształty, bo pan burmistrz, może nawet nie pan burmistrz, bo bym bardziej chyba bronił pana burmistrza bardziej niż panią skarbnik i panią Małgorzatę Hołodowską, wiceburmistrza. Bo jakiś wpływ musiało to mieć na to, że 5 milionów jest, wizyta w wodociągach, 5 milionów nie ma.
i kontrolę, i to, i tamto, i udowadnianie nam na siłę, jak to wygląda. My tych danych nie widzimy, a wiara na słowo no, nie jest do końca sprawdzona. To tylko tyle z mojej strony. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz? Kompromis, jak pan Henryk powiedział, wymaga stołu i chęci do rozmów i wychodzą niezadowolone strony. Dzisiaj jest sesja, jest stół, siedzimy przy nim, a wy przyszliście z oświadczeniem, którym już powiedzieliście, że nie uchwaliliście budżetu z takich czy innych powodów, a w punktach wcześniej po prostu to było jedno wielkie, można powiedzieć, no użyć mocnego słowa, jakaś farsa czy oszustwo, w które się angażowaliśmy, więc o jakiej woli pan mówi? Ja tu jestem, jesteśmy z całym zespołem. Panie do... burmistrzu, we wrześniu też nas oszukiwaliście. Tak trzeba powiedzieć. I jest pan po raz pierwszy od miesiąca. Naprawdę musicie zrozumieć jeszcze jedno, że to jest jedno z trudniejszych dokumentów, jedno z trudniejszych zadań, które wymaga tutaj wiedzy eksperckiej. Jeszcze raz, poproszę teraz, że wcześniej nie mogłem się doprosić, aby pan mecenas wsparł mnie, może do państwa wiem, że uwzględniacie pana mecenasa opinię, ona została państwu przedstawiona. Nie może się szerzyć taki pogląd, który pan Henryk teraz podniósł, że ja nie mam jakiejś woli, ja nie miałem upoważnienia do tego, żeby dokonać takich zmian. Bardzo proszę, żeby pan Tabor powiedział w tej chwili o tym, jak złożone przez państwa uwagi, w jaki sposób mogłem potraktować, co z tym zrobiłem. Czy są jeszcze zapytania do pana burmistrza? Ale nie wiem, czy ta dyskusja ma sens tu jeszcze dzisiaj, kurczę, żebyśmy my tutaj się uświadamiali i przekonywali. Przekonywaliśmy się już dosyć długo, bo 3 miesiące i jakoś to nie dotrwało do, nie wiem, nie przyniosło rezultatu, bo każda strona stoi przy swoim. Nie ma tego środka, czy nawet, nie wiem, jakieś 60 na 40. Jest tylko ja mówię tak, a my mówimy tak i koniec, i nie ma innej dyskusji. I no nie wiem, no czy możemy tu jeszcze rozmawiać godzinę, dwie i tak dzisiaj już nic nie zrobimy. To jest tylko takie moje zdanie, ale uważam, że to już jest niepotrzebna dzisiaj ta dyskusja, ale jeżeli jest taka wola, proszę bardzo. Jest taka wola, ponieważ no nie pozwolę zostawić na sobie takiego wrażenia. Nie, burmistrzu, ale to jest pana wina. No jak już pan chce tak wszystko, żebyśmy mówili, to jest pana wina. No. Pan nas zawsze stawiał pod ścianą i stoi przy swoim, ani nawet na centymetr nie ustępuje. I my musimy zawsze ustąpić. No i dlatego tak to wygląda. No. Proszę państwa, czy są jeszcze pytania do pana burmistrza? Dlatego, panie przewodniczący, proponuję zakończyć sesję, złożyć sobie życzenia noworoczne. Może przyszły rok będzie lepszy. Dziękuję. Nie ma więcej pytań. Szanowni państwo, porządek obrad się wyczerpał na dzisiaj, więc serdecznie dziękuję za wspólne posiedzenie. Dziękuję państwu radnym, którzy pracują zdalnie. Dziękuję wszystkim państwu, którzy są tutaj w sali sesyjnej. Zamykam porządek obrad i zamykam całą sesję o numerze 24. Dziękuję. Dobranoc. 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 Dobranoc i szczęśliwego nowego roku, lepszego. Również. Dobranoc i szczęśliwego nowego roku. W zdrowiu i bez koron, proszę państwa. Bez korony. Bez korony. Wszystkiego dobrego na dzisiaj i na nowy rok. Wszystkiego dobrego. Również. Do siebie. Szczęśliwego nowego roku. Dobranoc do siebie roku. Dobranoc. Dobranoc.